Szanowni Państwo, już z nami pani wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Witam Państwa na konferencji związanej z wprowadzeniem nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Witam głównego geodetę kraju i oddaję mu głos. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest nas prawie 1650 osób. Szczególnie chciałbym przywitać panią premier Jadwigę Emilewicz i podziękować jej za czas poświęcony tutaj dla nas, te kilka minut. Ja przede wszystkim za to, że w momentach, kiedy wprowadzenie ustawy było w jakiejś krytycznej sytuacji, to na panią premier mogłem zawsze liczyć. Także dziękuję serdecznie za wsparcie. Wiem, że pani premier ma mało czasu, więc chcielibyśmy skorzystać, żeby pani mogła dwa słowa do nas powiedzieć, a ja potem będę dalszą całą konferencję procedową. Także dziękuję serdecznie, że pani przybyła. Witam serdecznie jeszcze raz. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału. Aż jestem zdziwiona, że aż 1000 osób w szczycie wakacyjnym się łączy zdalnie, ale to może też pokazuje, że powinniśmy tryby pracy zdalnej utrzymać na stałe w kodeksie pracy. Bo jak widać, można to robić efektywnie także w czasie urlopowym. Przede wszystkim chciałabym pogratulować całemu zespołowi głównego geodety, ale także wszystkim Państwu, bo wiem, że nowelizacja tego prawa to jest takie never ending story. To trwało wiele, wiele lat i wiele osób czekało na znaczące uproszczenia w procesie, bo ja traktuję prawo geodezyjne jako jeden z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego, a zatem za tę rewolucję, początek rewolucji cyfrowej, który za sprawą tej ustawy staje się rzeczywistością. Rzeczywiście kilka trudnych zwrotów akcji miało miejsce, ale cieszę się, że dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Jeszcze nie do końca, bo jeszcze jesteśmy w procesie wydawania rozporządzeń, więc ta praca się jeszcze nie zakończyła, ale już dzisiaj za całe Państwa wsparcie ogromnie dziękuję. Bo też przypomnijmy, że wchodząca dziś w życie ustawa to jest w sumie zmiana 6 dużych ustaw, w tym 3 związanych z szeroko rozumianym prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym, więc to także ogromna praca legislacyjna, jaka została przez Państwa wykonana. Dlaczego z mojej perspektywy to ważne? I to też muszę powiedzieć, że mamy koincydencję taką, że dziś spotykam się tutaj z Państwem, a za chwilę będziemy komunikować uproszczenie i cyfryzację procesu budowlanego, ponieważ 8 z 20 obowiązków wnioskowych w procesie inwestycyjnym nabiera od dziś, staje się cyfrowe, ale takie w pełni ucyfrowienie będzie w połowie września, kiedy ustawa przyjęta przez Radę Ministrów w ubiegłym tygodniu stanie się rzeczywistością prawną i kiedy wraz z podpisem elektronicznym właśnie 8 pierwszych kroków w procesie budowlanym będzie można robić już w drodze pełni cyfrowej, a chcemy zakończyć ten proces, aby te wszystkie 20 procedur było ucyfrowionych do końca roku. A zatem to, o czym dziś rozmawiamy, to tak naprawdę, tak jak powiedziałam, duża rewolucja cyfrowa w procesie inwestycyjnym i tutaj Państwu bardzo serdecznie za to dziękuję. Jakie są najważniejsze elementy z mojej perspektywy? To przede wszystkim przyspieszenie procesu inwestycyjnego, uproszczenie, zmniejszenie biurokracji dla geodetów, dla Państwa wszystkich, no i z perspektywy użytkowników i przedsiębiorców, i beneficjentów, inwestorów, beneficjentów końcowych, bezpłatny dostęp do danych, który mieści się w szeroko zakrojonej przez nas jeszcze w 2016 roku polityce otwarcia danych publicznych. To bardzo ważne, aby te dane, w które inwestuje sektor publiczny, stały się jak najszybciej publiczne, także po to, że my jako administracja nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, w jaki sposób szeroki te dane mogą posłużyć gospodarce, mogą służyć do tworzenia różnego rodzaju aplikacji, także dla inwestorów, także tych odpowiedzialnych, nie wiem, za bardzo ważne z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki inwestycje liniowe. Tutaj wyobrażam sobie naprawdę wzrost wielu ciekawych inicjatyw w ciągu najbliższych lat. Przepisy usprawniają realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. To dla mnie, z mojej perspektywy osoby nadzorującej dział mieszkalnictwo, budownictwo mieszkaniowe, także niezwykle istotny proces, bo tak jak tego Państwo mają prawo nie wiedzieć, ale ja poprosiłam o przygotowanie takiej linijki w resorcie, która pokazuje dzisiejszy czas trwania, wszystkie etapy procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym. Jeżeli tutaj chcemy radykalnie przyspieszyć, to wiemy, że pierwszym krokiem wcale nie są środki jakieś nadmierne publiczne, ale właśnie obcięcie tej linijki. I tutaj prawo
to znowelizowane prawo geodezyjne znakomicie ułatwia mi wzięcie do ręki tych nożyc i cięcie linijki. To, co ważne, to także wprowadzenie możliwości rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej niemal chwili. Trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni, jak Państwo wiedzą. To także ważna zmiana. Określenie minimalnych terminów weryfikacji wniosków geodezyjnych, wyników prac geodezyjnych od 7 do 20 dni. I od dzisiaj termin ten będzie uzależniony od obszaru prac wykonywanych przez geodetę. To także ważny element. Do tej pory te przepisy były niejednokrotnie krzywdzące geodetów, określane jako niezwłoczne, kiedy wydłużały znacznie czas weryfikacji. I to, co z perspektywy komunikacji niezwykle istotne, to jeśli możemy powiedzieć, że czas, który jest potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi, skraca się o 2/3, to dobra informacja dla rynku, że z 60 do 80 dni, do 18 dni, przepraszam, to bardzo, bardzo ważna, także korzystna zmiana. Wiele danych geodezyjnych, jak Państwo wiedzą, do tej pory było dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Dzisiaj znosimy te obowiązki, wiele z tych danych staje się po prostu danymi publicznymi, dostępnymi i bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat. Można je zaciągać bezpośrednio z geoportalu bezpłatne. Będą one bezpłatne. Zakładamy i takie podejście, tak jak powiedziałam na początku, horyzontalne. Przyjęliśmy, że otwieranie danych publicznych jest czymś, co jest w istotnym interesie państwa i cieszę się, że geoportal staje się takim otwartym, użytecznym narzędziem. To jak bardzo, to z panem profesorem Izdebskim, który wprowadzał mnie w meandry tego, jak bardzo dostępna jest już dzisiaj, jak jeszcze bardziej możemy ułatwić, udostępnić właśnie dla sektora budownictwa mieszkaniowego, to zdajemy sobie sprawę. Dzisiaj w takim razie mam nadzieję, że ta konferencja także posłuży do popularyzacji geoportalu i wszystkich danych, które tam są zgromadzone, zachęci użytkowników do korzystania. Również niezwykle istotne jest to, że to nie są dane pasywne, że to nie są dane, to nie jest zasób udostępniony i nieaktualizowany. On będzie aktualizowany w sposób automatyczny na podstawie materiałów, które znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. To rozwiązanie także usprawniające proces aktualizacji danych. Szanowni Państwo, dzisiaj zatem to, czy ta ustawa, która wchodzi w życie, ja zawsze powtarzam, że napisanie dobrej ustawy to jest bardzo istotny i żmudny często krok. Wiemy, jak długo trwały prace nad tą nowelizacją, ale to jest jednak pierwszy krok. Kolejne to jest implementacja, to jest wdrożenie i tutaj to wdrożenie będzie zależało nie tylko od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nie tylko od pana profesora Izdebskiego, ale także od wszystkich z Państwa. Ja także liczę na inspiracje z Państwa strony, co jeszcze ewentualnie możemy usprawnić i zmienić. Pewnie już mniej w zakresie legislacyjnym, a bardziej w zakresie operacyjnym, operacjonalizacji tych danych. Jesteśmy tutaj otwarci na współpracę z Państwem, bo tak jak mówię, tę rewolucję cyfrową w zakresie projektu inwestycyjnego uważam za otwartą, ale jest to ciągle pierwsze, to są ciągle pierwsze kroki w tym zakresie i przed nami jeszcze wiele pracy do wykonania. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję pani premier za te słowa, za zainteresowanie geodezją, bo to bardzo miłe, ile tutaj już pani o geodezji się dowiedziała. Postaramy się, przynajmniej ja ze swojej strony i ze strony urzędu deklaruję tutaj pełną gotowość implementacyjną tych rzeczy. No, praca legislacyjna nie jest łatwa, to potwierdzam. Prawie 2 lata ustawę wprowadzaliśmy w różnych meandrach. Teraz wprowadzamy rozporządzenia, no te, które są podpisane już, za co dziękuję, 4 rozporządzenia są podpisane, 5 jest prawie gotowe do podpisania, jeszcze tylko 9 brakuje, ale mamy na to rok czasu. No muszą być to, że... Trwają, panie profesorze, w harmonii pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji a Ministerstwem Rozwoju. Ja wczoraj sprawdzałam właśnie, ile jest podpisanych rozporządzeń, ile przed nami, więc mam nadzieję, że w zgodzie i harmonii przygotujemy i szybko zaimplementujemy także rozporządzenie.
Tak, też no to liczy, też deklaruję tutaj pełne działania, aczkolwiek to, co Pani powiedziała, ten proces jest żmudny, bo w tym procesie musimy pogodzić wiele różnych elementów, ja będę o tym mówił. Pani też wspomniała, geodezja jest elementem różnych procesów, w szczególności jest początkiem procesu inwestycyjnego i potem przez cały czas, cały ten proces inwestycyjny się przewija. Jest związana z wieloma różnymi innymi dziedzinami, więc ta nowelizacja tych przepisów oddziałuje na cały system prawny i to jest dosyć takie kłopotliwe, bo gdyby to nie miało szerokiego oddziaływania, to nie byłoby konieczności uzgadniania z szeregiem odbiorców tych przepisów. No ale mamy na to jeszcze rok czasu. Może ja dodam, panie profesorze, jeszcze jedną ważną rzecz. Ja rozumiem, że dzisiaj to jest dzień święta dla geodetów wraz z nowelizacją ustawy, ale warto świętować, a następnie szybko wracać do intensywnej pracy. Przed nami my projektujemy, przypomnijmy, w tej chwili sposób implementacji, sposób, w jaki chcemy zainwestować te no, niespotykane nigdy wcześniej w Polsce środki, jakie trafią do Polski w najbliższych latach za sprawą Funduszu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i za sprawą Funduszu Spójności. To będą środki, które wyznaczają jasny kierunek modernizacji Polski. To będą środki, których znakomita część będzie trafiać i chcemy, aby trafiła do realizacji bardzo wielu inwestycji liniowych. Takich, które no, albo już są na deskach kreślarskich, umownych, bo to są już cyfrowe deski, albo które będą projektowane. A zatem wiemy też, że chcąc dobrze zainwestować te środki, będziemy musieli być w bardzo wysokiej i szybkiej gotowości inwestycyjnej. Więc tutaj zmiany i rozporządzenia, które musimy wdrożyć, są bardzo ważne i liczę na tutaj szybką i efektywną współpracę, ale także liczę na Państwa inspirację i zrozumienie, że nam zależy bardzo na tym, aby w tym trudnym, okołopandemicznym, postpandemicznym okresie wykorzystać ten czas i środki, które przypłyną do Polski jak najlepiej. I tutaj z całą pewnością zarówno duże inwestycje publiczne, jakie są przed nami, Centralny Port Komunikacyjny i wszystko, co się z nim wiąże, nowe sieci kolejowe, nowe sieci drogowe, duże centrum logistyczne, ale także inwestycje lokalne, bo przypomnijmy, że 12 miliardów to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych, który jest uruchomiony już w tej chwili po to, aby podtrzymać planowane przez samorządy inwestycje i zachęcić do realizacji kolejnych. W dużej mierze są to przecież znowu inwestycje liniowe. To jest wyzwanie, które stoi także przed Państwem. Ja sobie zdaję sprawę, że to są także kwestie, o których tu w ustawie nie mówimy. Kwestia edukacji, kwestia tego, abyśmy w ogóle geodetów mieli w Polsce, którzy będą sprawnie realizować swoje zadania. I to są wyzwania, które też warto mieć na horyzoncie. Na pewno mamy to na względzie i znaczy cały czas, no przynajmniej odkąd ja tutaj mam wpływ na pewne rzeczy, to element informatyzacji, bo to jest klucz do tego, żeby można było mówić o nowoczesnym społeczeństwie, jest cały czas podejmowany i tutaj no, zachęcamy, jak tylko możemy, wspieramy jednostki samorządowe w tym, żeby geodezję unowocześnić, bo proszę nie zapominać o tym, że geodezja nie jest tylko na szczeblu centralnym, przede wszystkim ona jest w powiatach, jest rozdrobniona i zarządzana, no powiedzmy na delikatnie kilkanaście czy 380 czasami sposobów, więc to nie jest łatwe. My nie mamy tutaj w głównym urzędzie jakiejś funkcji nadzorczej, możemy tylko, a może inaczej, funkcji takiej sprawczej bardziej, więc to wszystko musi się odbywać na takich zasadach współpracy i tutaj no, staramy się, żeby, myślę, że efekty widać, no powolutku, chociażby w statystykach geoportalu, bo to jest takie pewne okno na świat danych przestrzennych w całej Polsce i te statystyki intensywnie wzrastają, myślę, że będą wzrastać coraz bardziej. Też z punktu widzenia administracji dosyć istotnym jest taki system, na którym no, bardzo wiele złego powiedziano, system SIN, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Jest to system zamknięty, no czasami najwięcej mają do powiedzenia te osoby, które go w życiu nie widziały, natomiast to jest system dla administracji. W tej chwili mamy tam około 5000 użytkowników. Ta administracja ma dostęp do informacji o nieruchomościach no, na takim poziomie, jaki można było dzisiaj zagwarantować, czyli może dotrzeć do każdej działki, może sprawdzić, kto jest właścicielem, co na szczeblu administracji różnych szczeblów jest bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście on wymaga rozbudowy, ale to nie jest tak, że jest aż tak źle. To jest akurat ten system, który będzie miał, na pewno rozbudowywał się o kolejne funkcjonalności. Tutaj na styku z Urzędem Nadzoru Budowlanego wiemy, że przed nami wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, a zatem wzbogacenie tych danych, abyśmy jak najwięcej wiedzieli tak naprawdę o stanie budynków w Polsce, to jest też ogromne wyzwanie, przed jakim staniemy w najbliższych latach.
Panie profesorze, tak jak wspomniałam, kiedy się umawialiśmy na dzisiejsze spotkanie, oczywiście bardzo limitowany czas. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Traktuję to jako duży, ważny krok w nową erę, erę cyfrową gospodarki szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w którym, tak jak powiedział pan profesor, geodezja jest na pierwszym etapie zawsze takiego procesu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces nowelizacji, a teraz także konsultacje z rozporządzeń, w tym panu profesorowi osobiście, licząc na dalszą i dobrą, efektywną współpracę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję bardzo. Przystępujemy w takim razie do dalszego działania. Pani życzę miłego dnia. Dobrze. Pani Jolu, czy w związku z tym, proszę, pani dalej zarządza. No, panie ministrze, teraz kolej oczywiście na pana prezentację, ale ja przypomnę też o zasadach, jeżeli można. Proszę państwa, w momencie, kiedy będzie sesja pytań i odpowiedzi, prosimy o zadawanie pytań, zgłaszanie się do zadawania pytań poprzez podniesienie ręki, wirtualnie oczywiście zgodnie z instrukcją. Natomiast jeżeli państwo nie mają możliwości odezwania się, bo nie mają państwo mikrofonu, można zadawać te pytania też w miejscu, które się nazywa Q&A. Prosimy o merytoryczne pytania, pytania na temat konferencji. Natomiast jeżeli państwo będą mieli pytania dotyczące innych dziedzin, oczywiście odpowiemy na nie, natomiast prosimy je przesyłać mailem na ogólny adres urzędu. Zapraszamy państwa zatem do dalszej części konferencji. Oddaję głos głównemu geodecie kraju, panu Waldemarowi Izdebskiemu. Ja jestem gotowy, tylko proszę, pani Jolo, potwierdzenie, czy widać mój ekran. Tak, widzimy ekran. Cała prezentacja jest, tak, tym razem? Tak. Dobrze. Proszę państwa, część wstępną mamy już za sobą. Ja chciałem tutaj jak najbardziej wykorzystać czas pani premier, żeby no przy tym, jak powiem, zajętości dnia mogła to z nami jak na chwilę najdłużej pobyć. Natomiast no, korzystając z okazji, witam państwa wszystkich serdecznie. Jest nas tutaj ponad 1600 osób chyba, jak w tej chwili widzę, co w okresie wakacyjnym, w środku wakacji jest naprawdę dosyć imponującą liczbą. Są wśród nas wykonawcy geodezyjni, są geodeci powiatowi ze swoimi współpracownikami, wojewódzcy inspektorzy także ze współpracownikami, geodeci województw ze swoimi ekipami, organizacje geodezyjne, przedstawiciele GUGiKu, których serdecznie witam i dziękuję za zorganizowanie sprawne całej konferencji. Są także przedstawiciele pracy. Także jeszcze raz serdecznie państwa witam i dziękuję za udział. Agenda jest prosta, proszę państwa. Przedstawię państwu tą podstawową tematykę związaną ze zmianami w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, chociaż powiem tak, że się bardzo cieszę, bo pani premier już tutaj o wielu rzeczach powiedziała. Może ja tylko niektóre z nich rozwinę. Bardzo się cieszę z tego, że to właśnie w też kręgach władzy te elementy geodezyjne są znane, że potrafimy dotrzeć właśnie do ministrów z tą informacją geodezyjną. I potem przy około 11 rozpoczniemy dyskusję. Dyskusja jest zaplanowana na jakąś godzinę 15. Tak jak tutaj była cały czas rozmowa, proszę państwa, przyjmuję pytania. No ja nie gwarantuję, że na wszystkie pytania od razu odpowiemy, dlatego że tak jak już tam kilka pytań zobaczyłem, one czasami są bardzo szczegółowe, dotykają bardzo szczegółowych przypadków, których ja nie podejmuję się tak na gorąco omawiać, bo one wymagają dosyć szczegółowego sprawdzenia, więc zobaczymy, w zależności od tych pytań będziemy dalej postępować. Jeżeli się uda, to jeszcze na koniec naszego spotkania odwiedzi nas minister Robert Nowicki, który nadzoruje geodezję, no i na tym zakończymy. Proszę państwa, wspominałem już o tym, ten proces nowelizacji ustawy, który właściwie kończy się dzisiaj, no bo od dzisiaj ustawa zaczęła obowiązywać, rozpoczął się, proszę państwa, w 2018 roku we wrześniu, z tego co pamiętam, albo 14, albo 17 września, kiedy na Komitecie Programowania Prac Rządu przedstawiliśmy projekt ustawy. On pierwotny, jak państwo tutaj widzicie, nazywał się projekt ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To wtedy uzyskał ten numer projektu UD 438.
No i potem zaczęło się cały żmudny proces przygotowywania zapisów tej ustawy. No, w gruncie rzeczy, jeżeli porównamy dzisiejsze brzmienie ustawy, to jest ustawa o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Więc w międzyczasie ten wpis musiał być zaktualizowany, dlatego że proces legislacyjny, przygotowania tej ustawy no, spowodował to, że de facto zmienialiśmy również inne przepisy. No, efekt jest, znaczy inne przepisy, bo tych przepisów, proszę Państwa, tutaj na tym slajdzie, jak Państwo widzicie na tej grafice, wyświetlają się kolejne ustawy, z którymi prawo geodezyjne, kartograficzne jest powiązane. W rezultacie jest to, proszę Państwa, 36 różnych ustaw i 223 rozporządzenia, w których dotykane są sprawy geodezji. No myślę, że Państwa tutaj nie muszę przekonywać do roli geodezji w nowoczesnym społeczeństwie, w społeczeństwie informacyjnym. Państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Te rzeczy, proszę Państwa, są ściśle powiązane. Znaczy nasze dane geodezyjne, które są pozyskiwane na podstawie prawa geodezyjnego, ale również usługi, które Główny Urząd udostępnia i które też udostępniają samorządy, są bardzo istotnym elementem systemów informatycznych państwa. I to chciałbym właśnie, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że pomiary to jest jedna rzecz, ale te dane, które funkcjonują w przestrzeni informacyjnej państwa, są bardzo ważne dla różnych jego odbiorców. I to wielokrotnie już taki slajd prezentowałem, który pokazuje rolę naszych danych, które są gromadzone w kraju na różnych szczeblach, na szczeblu centralnym, powiatowym, wojewódzkim. I te dane, proszę Państwa, są pewnym paliwem do różnych systemów informacyjnych, do wszelkich portali systemów informacyjnych, specjalnych, czy również do aplikacji desktopowych. Czyli my dzisiaj w różnych systemach możemy korzystać z danych, których de facto nie mamy u siebie, no bo taki jest nowoczesny sposób korzystania z danych, że Państwo oglądacie fragmenty dowolne ze świata, Nową Zelandię, Australię i nie macie tych danych u siebie. One są ad hoc po prostu pobierane online z odpowiednich serwerów. Tak samo jest z danymi geodezyjnymi. Taka jest rola nasza Głównego Urzędu, żeby stwarzać wygodne mechanizmy dostępu do tych danych. Właśnie poprzez usługi, poprzez rozbudowę infrastruktury informacji przestrzennej, czyli takiego tworu, który obejmuje i dane, i usługi, cały taki konglomerat rzeczy, które pozwalają w łatwy sposób docierać do danych. I proszę Państwa, tutaj z tych usług korzystają i serwisy geodezyjne, i serwisy różne państwowe, komercyjne. Taka jest rola naszego urzędu. Teraz od dzisiaj jeszcze możecie Państwo niezależnie od usług przeglądania czy wyszukiwania pobierać te dane w większości do siebie, materializować je na swoich dyskach i dowolnie przetwarzać. Dowolnie przetwarzać, rozwijać się, tworzyć na tym biznesy, bo per saldo to wszystko nam jako społeczeństwu się opłaca. Państwo zgromadziło te dane za pieniądze publiczne i udostępniając je wyzwala pewne inicjatywy, czy wyzwoli, no bo to jest, tak powiem, temat od dzisiaj, ale już widzę pewne zainteresowanie, że wykorzystanie tych danych będzie coraz większe. To przestało być sformalizowane, jest to dziecinnie proste. Ktoś potrzebuje, po prostu pobiera, wykorzystuje i ma pewność, że nikt nie będzie go pytał, a skąd on to miał, do czego to wykorzystał, co z tym zrobił. Z danych korzysta Geoportal, to o czym już mówiłem, to tylko taką wizualizację zrobię. No, widać wyraźnie wzrost wykorzystania Geoportalu. W tej chwili dochodzimy do około tam 700 tysięcy użytkowników i proszę zwrócić uwagę, że to jest okres wakacyjny, więc myślę, że jak wejdziemy już w okres powakacyjny, to tych użytkowników będzie znacznie więcej. To przekłada się, proszę Państwa, na konkretną pozycję, bo ten nasz Geoportal jest na trzecim miejscu w tej chwili wśród wszystkich rządowych portali, które są monitorowane. To, co powiedziałem o SIN-ie. SIN-u część z Państwa widziała, ale duża część Państwa nie widziała. Jest to pewien cały system funkcjonowania informacji o nieruchomościach, który jest podzielony na wiele elementów. Ja nie będę tutaj o tych wszystkich elementach mówił, ale kluczowe jest to, że użytkownicy SIN-u poprzez odpowiednie interfejsy widzą
dane ewidencji gruntów i budynków. Tak, ale to jest podstawowa treść, która jest, czyli o ile ewidencja gruntów i budynków jest rozdzielona na 380 powiatów, to użytkownicy z SIM-u widzą ją w jednym miejscu, tą ewidencję gruntów i budynków. I w tej chwili widać całą Polskę, widać dowolną działkę, gdzie użytkownik z SIM-u może na niej sobie kliknąć, widzi podstawowe informacje opisowe o tej działce, czyli numer, identyfikator, jakieś tam w przyszłości powierzchnie, inne rzeczy i widzi kluczową rzecz, numer księgi wieczystej, która jest linkiem do systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, do systemu elektronicznej księgi wieczystej. I to jest, proszę Państwa, dla całej Polski, tu nie ma wyjątków, czy ktoś zasilił z SIM, czy nie zasilił, to funkcjonuje. Więc to nie wygląda wcale tak źle. Natomiast dodatkową rzeczą, którą też jest elementem z SIM-u, z którego korzystają powiaty, to jest to, że w powiatach można skorzystać z elektronicznej księgi wieczystej. W jaki sposób? No właśnie przez interfejs SIM-owy, bo przez zadanie pytanie do SIM-u, SIM połączy się z elektroniczną księgą wieczystą i zwróci Państwu informację. Macie tą informację u siebie w systemie takim, którego używacie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. To Państwo doskonale wiecie, bo statystyki tych usług pokazują, że zainteresowanie jest duże. Tak jest dostępem do rejestru centralnego, jakim jest księga wieczysta. Tutaj jest wykaz funkcjonalności, które w tej chwili są udostępnione. Nie będę tego dalej rozwijał. Ale tak samo powiaty mają dostęp poprzez interfejs SIM-u do PESEL-a. Też w prosty sposób mogą weryfikować informacje zawarte w ewidencji gruntów z rejestrem PESEL w swoim systemie ewidencji gruntów i budynków. I kolejnym elementem jest powiązanie z systemem REGON, czyli uzyskano przez pewne działania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii tą funkcjonalność SIM-u, która zapewnia dostęp powiatom poprzez ich systemy, nie przez SIM jako portal, tylko przez system XY, który funkcjonuje w powiecie, do centralnych rejestrów. Oczywiście to jest początek, proszę Państwa, bo żeby ważne jest, że ta komunikacja jest. Jest kwestia tego, tych funkcjonalności, które tutaj się pojawiają, żeby tych funkcjonalności było jak najwięcej, żeby przede wszystkim automatyzowały pewne procesy. W szczególności teraz zajmujemy się elementem związanym z elektroniczną księgą wieczystą, bo proszę Państwa, to co pokazałem, to jest tylko pierwsza podstawowa rzecz, żeby pobrać treść, ale kluczowe jest w komunikacji z tym rejestrem, żeby zawiadomienia z elektronicznej księgi wieczystej, czy w ogóle z ksiąg wieczystych docierały do starostw w postaci informatycznej, elektronicznej. W tej chwili zrobiliśmy ankietę, okazuje się, że z ankiety wyszło, że około 3 miliony zawiadomień papierowych przychodzi, takich, które są zaewidencjonowane, takich, które w starostwach wprowadzane są zmiany. Natomiast szacuje, że takich zawiadomień jest około 6 milionów. I to nie jest informatyzowane. Czyli z systemu elektronicznego do drugiego systemu elektronicznego informacja idzie jak? No idzie listonoszem. I to nie jest, proszę Państwa, nowoczesne rozwiązanie. To koniecznie trzeba będzie zmienić i takie działania podjęliśmy, żeby to było możliwe. No i to, proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. Jeszcze tylko może na tym slajdzie chcę uświadomić Państwu, że z tych danych geodezyjnych korzystają klucz obywateli, instytucje administracji, również służby, pogotowie, straż pożarna, policja. To jest codzienny element wykorzystania danych przestrzennych. I w związku z tym w ustawie, którą mamy okazję dzisiaj trochę świętować, że w końcu wchodzi w życie, de facto zmieniliśmy zapisy w 6 innych ustawach. W prawie wodnym, w gospodarce o nieruchomościach, w gospodarce nieruchomościami, ochronie zabytków, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w prawie budowlanym i ustawie o zabezpieczeniu społecznym rolników. Także tych zmian jest kilka. Ja o tych zmianach w innych przepisach nie będę mówił. Powiem o najważniejszych zmianach w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Dzieląc te zmiany na 4 takie grupy. No ja widzę, pracując nad tą ustawą prawie 2 lata, wiele korzyści, które ta ustawa wnosi. No w końcu pracowaliśmy nad tym dosyć długo, mając na względzie wszystkie problemy, z którymi borykaliśmy się w życiu codziennym, więc no w procesie legislacyjnym staraliśmy się to zmienić, żeby wyeliminować te rzeczy, które były złe.
I pierwsza grupa korzyści to jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienie dla geodetów. To wymieniam w jednej grupie, bo dosyć trudno to podzielić na takie zupełnie niezależne ze sobą rzeczy. Podkreślam, to jest pierwsza grupa według pewnej hierarchii takiej ważności dla ustawy. Ten drugi element, też bardzo ważny, no ale mimo wszystko wymieniony na drugim miejscu, to jest wprowadzenie bezpłatnego udostępnienia znacznej części danych geodezyjnych. No to, co od dzisiaj ma już miejsce w pełnej, że tak powiem, odsłonie, dane są powszechnie dostępne. To dla nikogo nie budziło żadnych wątpliwości. I trzecie, w hierarchii ważności, to jest usprawnienie procesu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. No cały czas narzekamy, że ta ewidencja nie spełnia swoich oczekiwań, że jest nieaktualna, że mamy tam różne jakieś zaszłości. No, czas w końcu podjąć jakieś działania, które będą skutecznie wpływały na aktualność ewidencji gruntów i budynków, bo to ta ewidencja powinna być naszą chlubą, a nie powodem do wstydu i powodem ciągłego tłumaczenia, dlaczego są wciąż jakieś problemy. Więc no, to oczywiście to samo, ten punkt trzeci nie rozwiąże problemu, ale inne działania, które będziemy podejmowali, mam nadzieję, skutecznie problem rozwiążą. No i czwarta rzecz, to jest drobna, ale istotna, proszę Państwa, dla samorządów. Otóż ustawa zapewnia finansowanie geodezji w powiatach. Może inaczej, ustawa wprowadza to, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego muszą być spożytkowane na geodezję, bo w tej chwili różnie w różnych samorządach to bywa. I omawiając pierwszą grupę tych korzyści, które widzę w nowelizowanych przepisach, to jest, proszę Państwa, uproszczenie pewnych elementów związanych z funkcjonowaniem zasobu. Otóż cennik do poprzednio funkcjonującej ustawy był dosyć obszerny, zawierał przeróżne historie. Geodeta w trakcie realizacji pracy geodezyjnej musiał wielokrotnie chodzić do tak zwanego sklepu geodezyjnego i kupować różne rzeczy, a to tamto. Czasami w takich sytuacjach zastanawiał się, podchodził oszczędnie, mówi: to kupię, tego nie kupię, a tego też nie będę kupował i tak dalej, co czasami rzutowało na jakość wykonanej pracy, bo z pewnych rzeczy nie skorzystał tytułem oszczędności. Tak? Więc teraz tego nie ma. Wprowadzamy jedną opłatę, która jest realizowana dla jednej pracy i potem już przy tej pracy geodeta ma dostęp do wszystkich informacji bez wyjątku. Także już nie musi wielokrotnie chodzić do sklepu i płacić, co przekłada się też na oszczędność czasu, bo nie musi się angażować w wykonywanie jakichś drobnych przelewów, które przy obecnych przepisach musiał realizować. Czy to jest jednorazowa opłata? No, postulowana przez całe środowisko. Właściwie ten postulat troszeczkę przestał być, tak powiem, aktywny w momencie, kiedy to już zaczynało dochodzić do skutku, kiedy pojawiły się konkretne kwoty tego ryczałtu. No i kiedy organizacje, które tam na przykład akceptowały jakiś czas formę ryczałtu i kwotę ryczałtu, która była na wstępie propozycji, to już potem, jak było blisko, to tam gdzieś były jakieś protesty przeciwko temu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że wszyscy się do tego przekonacie, że jest to dobre rozwiązanie, upraszczające wiele spraw. Druga sprawa to jest wyeliminowanie takiego dokumentu, który był powodem no, licznych różnych problemów, tak zwanego licencji na materiały geodezyjne. Wiązało się to z tym, że dla każdego materiału geodeta musiał się wykazać dokumentem potwierdzającym, że wszedł w posiadanie tego dokumentu w sposób legalny, czyli razem tam z tymi zakupami otrzymywał dokumenty licencji. Niczemu to nie służyło, no może niezupełnie, bo czasami służyło do karania geodetów, bo jak ktoś nie na przykład wykonał pomiar z punktu, na który nie posiadał licencji, z punktu geodezyjnego, na którego wykorzystanie nie posiadał licencji, no to tak powiem od razu, mógł dostać karę z tego tytułu. Więc to jest troszeczkę przywrócenie takiej godności geodetom, żeby nie trzeba się było tłumaczyć z faktu posiadania danych geodezyjnych. No to oczywiście jest powiązane z wieloma innymi zmianami, ja to ująłem w formie właśnie takiego wyeliminowania dokumentu licencji, ale to się wiąże oczywiście, jak Państwo wiecie, z paroma innymi sprawami.
Tutaj jest trzecia rzecz, jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że już niektórzy z Państwa z tego skorzystali, bo w tej ustawie tarcza 4.0 my pewne rzeczy przyspieszyliśmy, więc z tego co wiem, niektórzy z tego korzystają. Wprowadzono możliwość samodzielnego umieszczania klauzul na materiałach dla zamawiającego. Czyli Państwo po przekazaniu operatu do ośrodka dokumentacji możecie sami, geodeci uprawnieni, umieścić klauzulę na materiałach dla zamawiającego i to jest równoznaczne z klauzulą urzędową, czyli nie musicie czekać na to klauzulowanie realizowane przez ośrodek. Dotyczy to w tej chwili dwóch materiałów, to jest geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i dotyczy mapy do celów projektowych. I to jest jedna rzecz, czyli Państwo możecie to sobie sami tak zwaną czerwoną pieczątkę przystawić, ale co jest istotne jeszcze w tym przepisie? W tym przepisie jest jeszcze to, że ta regulacja daje również możliwość informatyzacji procesu inwestycyjnego, co poniekąd już się gdzieś zaczęło dziać, ale tutaj jest bardzo klarowny sposób to przedstawione. Umowa, którą zawieracie z inwestorem zamawiającym, nie jest, znaczy treść tej treść danych, które przekazujecie zamawiającemu, może być tylko kwestią waszej umowy. Czy może być to w pełni postać elektroniczna, taką, na jaką się umówicie? Bo macie możliwość tą postać elektroniczną również oklauzulować, czyli podać swoje oświadczenie o równoznaczne z klauzulą. Czyli można w ten sposób przekazywać dokumenty elektroniczne. Czyli do ośrodka przekazujecie operat, natomiast materiały dla zamawiającego w postaci elektronicznej opatrujecie swoim oświadczeniem i sprawa jest jak najbardziej zgodna z prawem. Daje to satysfakcję Państwu, bo nie musicie tego drukować, daje satysfakcję zamawiającemu, bo ten zamawiający nie musi przekładać tego z papieru na postać elektroniczną, tylko może od razu rozpocząć projektowanie w postaci elektronicznej w takim formacie, w jakim się umówiliście Państwo z tym zamawiającym. To jest już dzisiaj możliwe, bo te rzeczy, mówię, prowadziliśmy około tą ustawą tarcza 4.0, natomiast jak najbardziej jest to element tej nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Oczywiście z tym związane są pewne zmiany w prawie budowlanym jeszcze, że takie właśnie klauzule w postaci oświadczenia wykonawcy są przyjmowane, no bo inaczej gdybyśmy tego w prawie budowlanym nie zmienili, to nikt by takich materiałów od Państwa nie przyjął. Piąta rzecz to jest poniekąd związana z tym, o czym już mówiłem, czy uwolnienie danych, ale tutaj powiem o uwolnieniu takich danych, które są szczególnie istotne dla geodetów, bo one są mało istotne dla społeczeństwa, mianowicie mowa o osnowie, zarówno tej szczegółowej z powiatów, jak i podstawowej z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ona jest uwolniona i w tej chwili Państwo za nią nie płacicie, możecie wykorzystywać dowolnie, no bo rola osnowy to jest, tak powiem, pomocnicza w realizacji prac geodezyjnych, więc zawsze byłem temu przeciwny, że tą osnowę się chroniło jak najbardziej. W tej chwili jest to w pełni do wykorzystania. Państwo możecie wykorzystywać te punkty, które chcecie i do dowolnych celów. I to też jest już element, który istniał od 24 czerwca, bo te zmiany też zostały przyspieszone tą ustawą tarcza 4.0. Więc to w pełnym zakresie możecie Państwo wykorzystywać do swoich prac geodezyjnych, nikomu się z niczego nie tłumacząc. A jest to szczególnie ważne w kontekście tej szóstej zmiany, którą tutaj przedstawiam, czyli możliwości zgłaszania prac geodezyjnych w ciągu 5 dni. To, co też słyszeliście Państwo, pani premier podkreśliła, że jest to dosyć istotna zmiana, że właściwie prace geodezyjne można rozpocząć w każdej chwili, że tutaj nie ma bariery biurokratycznej, która broni tego, że musisz najpierw pójść do urzędu, uzyskać odpowiednią akceptację, identyfikator pracy i dopiero możesz iść w teren. Proszę Państwa, tego teraz nie ma. Już od dzisiaj tego nie ma, a właściwie od 24 czerwca. I tam jeszcze jest jedna rzecz, która funkcjonuje, mianowicie w ustawie tarcza 4.0 ten czas jest w tej chwili wydłużony nawet nie 5 dni, a do 10, czyli to Państwo funkcjonujący w branży wiecie, że macie 10 dni na zgłoszenie pracy geodezyjnej. Uważam, że jest to normalność, to jest takie uczłowieczenie, znormalizowanie pewnych rzeczy, zdjęcie pewnego reżimu, który do tej pory był takim blokującym tym reżimem i był często narzędziem dla administracji do karania wykonawców.
Tego, proszę Państwa, nie ma. Zmiana siódma. No to jest związana z wyjęciem spod zgłaszania prac związanych z tyczeniem budynków i sieci uzbrojenia terenu. To też ustawa tarcza 4.0 zawiesiła, no a teraz na podstawie dzisiejszej ustawy już to jest wyeliminowane na stałe. I punkt ósmy, proszę Państwa, wzbudzający najwięcej kontrowersji, pytań, uwag, poddawany bardzo często w wątpliwość, czy to jest możliwe, że te 7 dni, 10 czy 20 było kiedykolwiek dochowywane. No proszę Państwa, gdybym nie wierzył w to, że będzie dochowywane, to bym takich rzeczy nie wpisywał. Jestem święcie o tym przekonany, a mało tego, ze swojej strony zrobię wszystko, żeby to było możliwe. To nie są gołe słowa, że wprowadzamy sobie coś i nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności. Pewnie nie będzie łatwo, ale pewne rzeczy już podjęliśmy, żeby to było możliwe, proszę Państwa, żeby ten proces weryfikacji był możliwy w takich terminach. Bo to jest kluczowe do tego, żeby się mogli rozwijać jako państwo. I tutaj, proszę Państwa, no, na część rzeczy nie mamy wpływu, ale na część rzeczy mamy wpływ i to istotny. A propos tego punktu ósmego, to chcę Państwu powiedzieć, że kluczowe rzeczy będą tutaj w rozporządzeniu w sprawie standardów. Dlatego, że to standardy definiują, jak wygląda dokumentacja z pracy geodezyjnej, jak wygląda kontrolowanie tej dokumentacji przekazanej do zasobu. I tutaj są bardzo duże możliwości wpłynięcia na skrócenie tego terminu. Państwo, którzy uczestniczyliście w procesie konsultacji do rozporządzenia w sprawie standardów, to o części rzeczy wiecie. Ja tylko podkreślę, przy tym rozporządzeniu w sprawie standardów, do którego jeszcze wrócę i tam powiem o terminach, o innych rzeczach. Natomiast chcę powiedzieć, bo ono jest prawie gotowe, brakuje tam ostatecznego szlifu, ale przede wszystkim zrezygnowaliśmy w tym rozporządzeniu właśnie na rzecz uproszczenia wszelkich procedur. Dlatego tutaj omawiam to rozporządzenie przy tym punkcie ósmym, że w rozporządzeniu nie skorzystacie Państwo już z rozporządzenia jako podręcznika do nauki geodezji. Geodezji trzeba nauczyć się gdzie indziej, na studiach, w technikum. Natomiast nie nauczycie się Państwo, nikt się nie nauczy geodezji z rozporządzenia. To jest świadoma, pełna zmiana, mimo że niektórzy przeciwko temu protestowali, zakładając, że powinno być w rozporządzeniu pewne elementy wykładowe z geodezji. Nie ma też w związku z tym innych rzeczy i określone zostały jedynie parametry dokładnościowe, jakie pomiary mają spełnić. Skoncentrowaliśmy się na tym, żebyśmy jakie parametry dokładnościowe, pomiary mają spełnić. A rola, a technologie, które są do tego zastosowane, należą do kierownika prac geodezyjnych. To on ma gwarantować uzyskanie odpowiedniej dokładności, zastosowanie odpowiednich metod, technologii, technologii. Ktoś mówi, że w rozporządzeniu nie ma określonych zdefiniowanych możliwości wykorzystania pomiarów z dronów. No nie ma, celowo nie ma, bo jak nie ma również pomiarów kartometrycznych i innych. Można zastosować dzięki temu dowolne techniki i technologii, te, które są znane dzisiaj, które będą znane w przyszłości, gwarantując tylko uzyskanie dokładności. A od tego jesteśmy inżynierami, żebyśmy taką dokładność potrafili zapewnić. Ja wiem, że będzie parę osób protestowało przeciwko temu, no bo dobrze by było, żeby w rozporządzeniu było jasno napisane, żebym ja się nie musiał kształcić, żebym nie musiał sobie przypominać, jak to jest i tak dalej. No takich rzeczy nie ma, ale proszę zwrócić uwagę jednocześnie, że jeżeli takich rzeczy my w operacie nie będziemy mieli, bo to jest, tak powiem, o pomiarach, ale też wprowadziliśmy w związku z tym pewne uproszczenie. Nas nie interesują już w operacie geodezyjnym dzienniki pomiarowe. Nikt nie będzie sprawdzał celowych wizur, czy ktoś zrobił pomiar w dwóch położeniach lunety, czy nie. To jest sztuka geodezyjna. Więc w związku z tym weryfikatorzy, proszę Państwa, przy takim skonstruowaniu operatu będą mieli znacznie mniej pracy. W związku z tym te operaty będą mniejsze, cieńsze, może powiem tak, i będzie mniej w nich elementów do kontroli. Dzięki temu, wracając do tego punktu,
te 7 dni, 10, 20 może są bardziej realne. No, tak jak powiedziałem, ze swojej strony i w tych możliwościach, które posiadam, uczynimy wszystko, żeby te terminy były jak najbardziej realne. Czyli rozporządzenie w sprawie standardów koncentruje się na zweryfikowaniu tego, co trafia do zasobu. A też, jak Państwo wiecie, z procesu legislacyjnego my zrezygnowaliśmy z tego, żeby materiały przeznaczone dla zamawiającego były włączane do operatów. Czyli one też nie będą weryfikowane. Czyli śmiem przypuszczać, że weryfikację uprościmy o 50%. Czyli wprowadzenie tamtych terminów stanie się, mam nadzieję, realne. To tyle rozporządzenie o standardach ma pomóc. Natomiast idąc dalej jeszcze w tych tematach, które wymieniłem tutaj, uwolnienie danych, czyli te dane, które są bez opłat, czyli dane topograficzne, można sobie już dzisiaj pobierać, ortofotomapę z całego kraju, numeryczny model terenu, czy działki i budynki z powiatów. To jest też do pełnego wykorzystania, do dowolnych celów. Jest to wygoda dla obywateli, rozwój firm i technologii, które są związane z przetwarzaniem danych. Akurat ortofotomapa była uwolniona już na podstawie tej ustawy tarcza antykryzysowa 4.0, natomiast dzisiaj wchodzi już w pełnej klasie dane topograficzne, numeryczny model terenu. Przy czym tutaj w tym numerycznym modelu terenu to jest pewne hasło, bo mamy oprócz rzeczywistego numerycznego modelu terenu, czyli powierzchni ziemi, mamy jeszcze NMPT, czyli numeryczny model pokrycia terenu, też udostępniony. I mamy udostępnione dane pomiarowe z lotniczego skaningu laserowego w formacie LAS. To wszystko razem z osnowami no, daje komplet, że właściwie jeśli chodzi o centralny zasób, to jedyną rzeczą, która jeszcze została nieuwolniona, to są zdjęcia lotnicze, ale to też nie dlatego nie zostało to uwolnione, że my chcemy czerpać z tego przychody, ale dlatego, że tam wymagana jest odpowiednia interpretacja, te zdjęcia służą często do różnych celów i sądowych i chcemy, żeby to było profesjonalnie przygotowane. Natomiast nie wykluczam, że w najbliższym czasie przy nadarzającej się okazji również zdjęcia lotnicze uwolnimy z centralnego zasobu. No, z mojego punktu widzenia, bo padają też takie pytania w powiatach, a co ja mam zrobić z osnową, w jaki sposób udostępniać, czy do pracy, czy... No proszę Państwa, kluczowa cel, jaki ten był, to tak, żeby udostępnić, żeby każdy mógł sobie brać tyle, ile chce, taki swoisty stół szwedzki. Także ja jako gospodarz mam tylko zadbać o to, żeby coś na tym stole się znalazło, a każdy sobie bierze, jak potrzebuje. Więc no, tak rozumiem uwolnienie danych. I te dane są uwolnione w geoportalu. Jak Państwo wejdziecie na geoportal, to pojawiła się taka warstwa, tu na samą górę przeniesiona grupa warstw, właściwie dane do pobrania. Tutaj Państwo macie w 9 sekcjach różne dane, które można pobierać właśnie z wykorzystaniem geoportalu. To jest przykład skorzystania z numerycznego modelu terenu. Mamy w 2 formatach, albo w formacie ASCII XY. GRI to jest taki format, w którym są współrzędne zapisane XYH, XYH, czy ciąg współrzędnych XYH i format ArcInfo Grid, gdzie jest zapisany początek siatki, jej wielkość oczka i potem już same rzędne, czyli współrzędne płaskie trzeba sobie z tego wyliczyć. Uwolnienie danych ma też inny aspekt, bo w stosunku do specjalistycznych informacji publikowanych w geoportalu czy w jakichś innych serwisach uwidaczniamy informacje o osnowie geodezyjnej, opisy topograficzne, czyli wszystko, co jest związane z obiektami, które prezentujemy w geoportalu. Czy tu też nie mówię o pobieraniu całego zbioru, a o korzystaniu z informacji, która z natury rzeczy stała się bezpłatna i powszechnie dostępna. Trzecia grupa korzyści to jest ta związana z usprawnieniem procesu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Akurat to, co zależy od prawa geodezyjnego, bo sam ten proces na przykład udostępnienia komunikacji z rejestrami centralnymi, tak jak Księga Wieczysta, PESEL czy REGON, no to są usprawnienia, które akurat są realizowane bez konieczności zmian w ustawie prawo geodezyjne kartograficzne.
Natomiast ustawa wprowadza możliwość wprowadzania zmian w trybie czynności materialno-technicznej, czyli bez oczekiwania na wniosek strony. Ta zmiana budziła w procesie konsultacji wiele różnych kontrowersji. Ona na początku była oczekiwana właściwie przez wszystkich, potem jak już też było blisko do wprowadzenia, to zaczęło się szukanie jakichś tam powodów, żeby może tego nie wprowadzać. Uważam, że jest też bardzo dobra zmiana, która pozwoli nam panować nad ewidencją gruntów i budynków, ale oczywiście to się nie stanie od razu, bo my najpierw musimy zmienić jedną podstawową rzecz, zmienić rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dlatego, że ustawa owszem wprowadza tę czynność materialno-techniczną. Mało tego, uwaga, ustawa wprowadza, że w treści ewidencji gruntów i budynków nie będzie już dzierżaw, nie będzie informacji o zabytkach, nie będzie informacji o formach ochrony przyrody. Nie będziemy tego dublować w naszych rejestrach i będziemy za to odpowiadać. To są informacje, które są w innych rejestrach, które są dedykowane do przechowywania tego. I żeby tą naszą ewidencję gruntów i budynków usprawnić, to musi powstać nowe rozporządzenie, no i musimy wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości usprawnić w sposób znaczący komunikację z elektroniczną księgą wieczystą, bo te dwa rejestry są ze sobą mocno powiązane i właściwie w tej chwili oprócz tego, że są mocno powiązane, to w niektórych elementach są zdublowane, co nie sprzyja ich poprawnemu funkcjonowaniu. No i czwarta, ostatnia zmiana to jest wprowadzenie zabezpieczenia dla powiatów, o czym już powiedziałem, że przychody z geodezji mają, kwota przychodów z geodezji w roku bieżącym ma być kwotą w budżecie powiatu na rok następny przeznaczony na geodezję. Czy nie będzie można tych środków wydawać na inne cele. I teraz jeszcze o jednej zmianie, która już nie wynika z tej nowelizacji z 16 kwietnia, ale wynika z ustawy tarcza antykryzysowa 4.0. To jest przepis, który już się znalazł przepis, który już funkcjonuje. Mianowicie w artykule 42 naszego prawa geodezyjnego i kartograficznego został dodawany ustęp 4 w brzmieniu, że osoby wykonujące samodzielne funkcje mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie materiałów, kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do Państwowego Zasobu wraz z wynikami prac geodezyjnych. To też już się dzieje i to jest element, którego pierwotnie nie było. Tam z różnych względów mieliśmy problemy z uzyskaniem takiej zgody na to, żeby geodeci mogli poświadczać samodzielnie za zgodność. Tutaj udało się uzyskać taką akceptację dla takich działań w ramach tarczy antykryzysowej. No i mamy taki zapis, który daje nam dzisiaj dużą swobodę w kreowaniu materiałów przede wszystkim elektronicznych, bo właściwie dzisiaj każdy dokument papierowy geodeta może poświadczyć za zgodność samodzielnie, tak bez żadnych problemów. Jest do tego podstawa prawna. Wszystko to, proszę Państwa, zmierza do tego, żeby była pełniejsza informacja dla administracji, dla obywatela, dla tego, o czym mówiła Pani Premier, dla informatyzacji procesu inwestycyjnego, do tego, żeby na bazie danych geodezyjnych w sposób szybki, łatwy, klarowny można było uzyskiwać pewne informacje, które są niezbędne w procesie inwestycyjnym. No, proszę Państwa, przy projektowaniu, w szczególności tych inwestycji liniowych, jest to bardzo znaczące. No, budowa portu, centralnego portu komunikacyjnego, to jest w ogóle zadanie przeogromne, w którym geodeci będą mieli bardzo znaczące działanie. W tym centralny zasób, czy główny geodeta kraju i główny urząd geodezji i kartografii również jesteśmy w to zaangażowani, bo jest tam w tej chwili rozpoczęty proces przygotowywania tej inwestycji, które wiadomo, żeby mogła być zaprojektowana, ostatecznie to musi być zaprojektowana na podstawie danych geodezyjnych. Rozpoczęliśmy, proszę Państwa, proces przygotowywania aktów wykonawczych, o czym już tam mówiłem. 14 rozporządzeń mamy do przygotowania. W tej chwili stan na wczoraj jest taki, że pojawiło się rozporządzenie w sprawie zobrazowań lotniczych i satelitarnych.
pojawiło się rozporządzenie w sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych i zawiadomienia o przekazywaniu wyników. Czy te rozporządzenia, które obowiązują od dzisiaj, pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych i pojawiło się rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnianie materiałów i w sprawie wzorów licencji i dokumentu obliczenia opłaty. To są cztery gotowe. Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego, zwane popularnie rozporządzeniem w sprawie standardów. Jest po konsultacjach, Państwo wiecie o tym. W trakcie konsultacji było tam około 400 uwag. Jeżeli mogę się zwrócić z prośbą na przyszłość, to jeżeli Państwo nie chcecie, tak powiem, chcecie ułatwić troszeczkę proces legislacyjny, to taka serdeczna prośba, jeżeli ktoś zgłasza uwagi, na przykład jako starosta, to proszę nie zgłaszać tych samych uwag jako na przykład stowarzyszenie, bo mamy, tak powiem, niektóre uwagi są zdublowane, dokładnie kropka w kropkę to, co na przykład geodeta powiatowy z powiatu X przekazał jako samodzielne, a potem przekazał to na przykład do SGP i w SGP dokładnie ta sama uwaga się pojawiła. No i takich uwag, powiedzmy, jest 20-30, które wcale nie przyspieszają, to jest ta sama uwaga, ale no z racji, tak powiem, na porządek legislacyjny nam to całą sprawę wydłuża. No i było takich kilka sytuacji, więc jak najbardziej bierzcie Państwo udział w tym procesie legislacyjnym, bo to, co wychwycimy na etapie przygotowania, potencjalne jakieś błędy, problemy, lepiej je rozwiązać teraz na etapie przygotowania rozporządzenia niż w momencie, kiedy zacznie obowiązywać. Natomiast prosiłbym, żeby w przyszłości te swoje uwagi precyzować, jakoś tak bardziej konkretyzować w takiej krótszej formie. No i bardzo serdecznie proszę nie powielać tego, żeby to dochodziło z jednego źródła. To nam troszeczkę ułatwi pracę, a jeszcze wiele rozporządzeń przed nami. Kiedy będzie rozporządzenie? Proszę Państwa, najwcześniej 7 sierpnia, ale nie chcę tutaj deklaracji składać, bo jeszcze w tej chwili, bo wszystko jest, tak powiem, po konsultacjach, jeszcze w tej chwili mamy Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, która do 5 sierpnia powinna wydać swoją opinię. Jeżeli tu wszystko będzie bez problemów, to myślę, że 7 sierpnia jest realny. Jak nie, no to gdzieś tam kolejne dni, ale to nie są kolejne tygodnie, tylko właśnie kolejne dni. Co do konkretnego dnia nie mogę dać Państwu precyzyjnej odpowiedzi, ale to jest już teraz. To nie ma opóźnienia, bo to rozporządzenie w przeciwieństwie do tamtych, tamte musiały wejść do 31 lipca, to akurat nie musi. Ja tak chciałem, żeby było na 31 lipca, no ale powiedzmy, że prawie się udało. No troszeczkę, ale może dzięki temu, że zakładałem, że wejdzie 31 lipca, to może uda się w sierpniu. Gdybym od razu założył, że będzie we wrześniu, to moglibyśmy mieć na przykład październik albo listopad. Więc taki jest stan przygotowań. I na bieżąco tutaj staramy się informować o tym procesie. Rozporządzenie w sprawie standardów, to akurat o tym mówiłem, więc tylko przedstawię takie podstawowe założenia, o których też częściowo powiedziałem, że chcemy, żeby to rozporządzenie nie musiało być za chwilę zmieniane. No Państwo pamiętacie, poprzednie rozporządzenie wyszło w 2011 roku, czyli przetrwało 9 lat, mimo tego, że wiedzieliśmy, jakie tam są problemy, ale ten proces zmiany nie można go było tak szybko przeprowadzić, więc chociażby też z tego względu staraliśmy się, żeby to rozporządzenie było przede wszystkim proste, zrozumiałe, żeby dotyczyło rzeczy istotnych, a żeby nie było powodem do jakichś dodatkowych tarć między administracją a wykonywcami prac geodezyjnych. Bo wiadomo, że jeżeli pewnych rzeczy twardo wymagamy w rozporządzeniu, no to potem weryfikatorzy tego w sposób twardy wymagają od wykonawców prac geodezyjnych. I ja to akurat rozumiem, jeżeli to dotyczy jakości prac geodezyjnych, ale nie rozumiem tego w sytuacjach, kiedy dotyczy to jakichś trzeciorzędnych elementów, które nie mają z tą jakością żadnego związku.
I co jeszcze było istotne w tym całym procesie przygotowywania rozporządzenia? No, informatyzacja procesu realizacji prac geodezyjnych i informatyzacja całego zasobu. No, dość powiedzieć, że ten operat elektroniczny, który jest wymagany, który po wprowadzeniu rozporządzenia będzie jedyną formą komunikacji z ośrodkiem, jest takim przejawem właśnie informatyzacji procesu funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego, kartograficznego. Rozporządzenie jest proste, zawiera się tam w 8 rozdziałach, które tutaj Państwo widzicie. W stosunku do poprzednich prezentacji mogę tylko powiedzieć, że jeden rozdział poświęcony osnowom realizacyjnym jeszcze na etapie konsultacji usunęliśmy, stwierdzając, że nie ma tutaj powodu, żeby to rozporządzenie regulowało sprawy osnów realizacyjnych, więc jest tylko jeden ustęp poświęcony tym osnowom, a cały rozdział zniknął. W sumie chyba 42 paragrafy jest w rozporządzeniu. Z kluczowych rzeczy to jest właśnie ta odpowiedzialność wykonawcy za jakość wykonywanych pomiarów, określenie parametrów dokładnościowych, pełna swoboda wyboru technik i technologii pomiarowych przez kierownika prac geodezyjnych, enumeratywne wyliczenie elementów operatu, to w tej chwili w paragrafie 35 jest zapisane, operat tylko w postaci elektronicznej. I również zakładana jest możliwość elektronicznej w postaci map do celów projektowych i map do celów prawnych, które są definiowane w tym rozporządzeniu. Także lada moment będziemy to widzieli. Często padają pytania, więc ja tutaj chcę wyjaśnić, że właśnie operat elektroniczny jest możliwy dzięki temu zapisowi w artykule 42 ust. 4, który daje możliwość włączenia do operatu elektronicznego wszelkich kopii dokumentów, które Państwo podpisując operat autoryzujecie. I często pojawiają się pytania, co zrobić z tymi dokumentami papierowymi. Więc tutaj, proszę Państwa, celowo tego nie regulowaliśmy, dlatego że z kodeksu cywilnego z artykułu 734, gdzie jest definiowana umowa między tam zleceniodawcą a zleceniobiorcą, wynika z tego, że zleceniobiorca powinien przekazać dającemu zlecenie potrzebne wiadomości o przebiegu sprawy, w tym właśnie materiały, które w procesie tej sprawy powstały. Czyli, proszę Państwa, część tych materiałów przekazujemy zamawiającemu, a część one są materiałami, które przy rozgraniczeniu przekazywane są do organu prowadzącego rozgraniczenie. Więc w operacie wystarczy nam kopia tych dokumentów. Dlatego tego nie regulowaliśmy w rozporządzeniu. Było takie oczekiwanie, żeby rozporządzenie powiedziało, a co dokładnie mam zrobić z materiałami papierowymi. No pewnie będzie to jeszcze przedmiotem pytań i różnych interpretacji. Na razie mówię o tym, jaka była intencja, jeśli chodzi o nas przy tworzeniu tych przepisów. I już za chwileczkę przechodzimy do dyskusji, natomiast uprzedzając tą dyskusję, chciałbym wyraźnie tutaj powiedzieć o pewnych zasadach, które obowiązują przy wchodzących zmianach. Otóż jeżeli sobie wyobrazimy, nie wyobrażajmy sobie, popatrzmy na prezentację, mamy tutaj do wczoraj i od dzisiaj, czyli prace zgłoszone od 31 lipca i prace zgłoszone do 30 lipca. To jest wyraźna linia rozdzielająca. Bo proszę Państwa, musicie pamiętać o tym, że prace zgłoszone do 30 lipca, czy do wczoraj, są procedowane, czy obsługiwane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Tu się nic nie zmienia. Dopiero prace zgłoszone dzisiaj, notabene nie wiem, czy ktoś już dzisiaj zgłosił pracę po nowemu, myślę, że w dyskusji wyjdzie, dopiero prace zgłoszone od dzisiaj są zgłoszone, obsługiwane według nowych przepisów. To jest taka wyraźne rozdzielenie. Dlaczego? No taka jest ustawa zmieniająca, tak to sprecyzowała, mianowicie mamy w artykule 10 tej ustawy zmieniającej, czyli ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, że artykuł 10 ust. 1 do spraw dotyczących obsługi
i w punkcie czwartym mamy zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych z uwzględnieniem dwójki, dwójka dotyczy tyczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. I proszę Państwa, to jest odpowiedź na wiele pytań pojawiających się już w trakcie przygotowywania tej ustawy i potencjalnie odpowiedź na wiele pytań, które dzisiaj potencjalnie byście chcieli Państwo zadać. Proste mechanizm. Jeżeli coś zostało zgłoszone przed 30 lipca czy do 30 lipca, obowiązują stare, dotychczasowe przepisy, czyli stare opłaty, współczynnik K i tak dalej, i tak dalej. No z wyjątkiem tych rzeczy, które są zawieszone na podstawie przepisów tarczy kryzysowej, bo tam pewne rzeczy są zawieszone, na przykład opłaty za osnowe są zawieszone. Ale jeżeli by skończył się stan epidemii i Państwo byście kontynuowali pracę, które były zgłoszone przed 31 lipca i nie będzie stanu epidemii, no to niestety za osnowę będziecie Państwo płacić według starych przepisów. Dokładnie tak jak było według starych przepisów. Prosty mechanizm, jeśli chodzi o funkcjonowanie. I to z mojej strony było tyle. Trochę może za długo mówiłem, ale to były rzeczy istotne, które chciałem Państwu przekazać. I bardzo proszę, Pani Jolu, rozpoczynamy dyskusję na tematy tutaj przedstawione. Ja mam nadzieję, że do końca głosu nie stracę, bo praktycznie od 8 kwietnia codziennie mieliśmy spotkania związane z rozporządzeniami. Chyba trochę ten głos nadszarpnąłem. Także no, w miarę możliwości będę starał się odpowiedzieć na pytania. Bardzo proszę, Pani Jolu. Szanowni Państwo, proszę o zadawanie pytań przez podniesienie ręki. Może być też dyskusja, to nie są kwestia tylko pytań, tak? Proszę o podnoszenie ręki, ja nie widzę na razie. Nie, może koledzy widzą? A już widzę. Pan Zbigniew Czarnek, prosimy. Koledzy? Pan Zbigniew Czarnek wycofał się. Pani Karolina Eppa. Proszę. Pani Karolina Eppa. Można odmutować się. Ma Pani możliwość? Tak, słyszymy Panią. Proszę tylko głośniej. Mamy takie pytanie odnośnie uwierzytelniania dokumentacji. Ale ja nie słyszę. Bardzo słabo słyszymy. Czy można bliżej mikrofonu? A teraz? Troszeczkę lepiej? No troszeczkę lepiej. Mamy pytanie odnośnie uwierzytelniania dokumentacji. Co w przypadku złożenia wniosku o uwierzytelnienie dokumentacji, dajmy na to wczoraj, a dopiero dzisiaj operat został przyjęty. Jak jest opłatą za uwierzytelnienie tych dokumentacji? Czy pobieramy tą opłatę, czy wodę ta jest zwolniona? Nie słyszałem pytania, bardzo przepraszam, ale tak gdyby Pani sprecyzowała to pytanie na piśmie, to odpowiemy, bo ja słyszałem co drugie słowo. Albo bliżej mikrofonu prosimy, bo naprawdę nie słychać. Mam takie, jeżeli wczoraj został złożony wniosek o uwierzytelnienie, a dzisiaj został przyjęty operat do zasobu, to czy geodeta jest zwolniony z opłaty za to uwierzytelnienie, czy jednak powinniśmy wystawić mu rachunek? Słyszeliście Państwo? Panie ministrze, słyszał pan? Znaczy, no ja słyszałem tylko tyle, co mogę potwierdzić, że wczoraj został złożony wniosek o uwierzytelnienie, operat został dzisiaj przyjęty. No, musimy to rozpatrzeć dokładnie, bo proszę sprecyzować to pytanie. Myślę, że to może innych zainteresować. To są jakieś takie niuanse, które ja nie potrafię, to co powiedziałem, nie podejmuję się tutaj na wizji przy 1800 osobach odpowiadać, tak powiem, na tak szczegółowe pytanie. To są bardzo szczegółowe pytania, mogą je Państwo... No, dobrze, to jest pytanie zasadne, tylko mówię, no musimy zobaczyć dokładnie w przepisach, jak to jest. Co do zasady, mówię, praca wszczęta przed
podlega starym przepisom, tak? Teraz tylko trzeba zobaczyć, czy nie ma tam jakichś przepisów szczególnych, które by to blokowały, bo co do zasady, to powinno być procedowane na podstawie starych przepisów. Bo ta praca została rozpoczęta według przed 30 lipca i operat dotarł dzisiaj, tak? Czyli dzisiaj została zakończona. Także proszę, sprawdzimy i tak powiem, udzielimy Pani odpowiedzi. Myślę, że odpowiedź będzie na forum, także nie będziemy indywidualnie wysyłać do wszystkich Państwa tych odpowiedzi. Prosimy też o zadanie tego pytania na Q&A. Tam dyrektorzy departamentów czuwają i też odpowiadają na pytania, na które mogą odpowiedzieć od ręki. Proszę następną osobę, Pani Magdalena Chrzan-Pardus. Może się Pani odmutować. Ma Pani możliwość wejścia. Halo? Opuściła Pani rękę. To Pan Stefan Balcer. Halo? Proszę włączyć mikrofon. Nie słyszymy. Pani Magdalena Chrzan-Pardus podniosła z powrotem rękę. Halo, słyszymy? No to nie. Słyszymy kogo? Słyszymy Panią Magdalenę Chrzan-Pardus, słyszymy. Halo? Halo, Pani Magdaleno? Dobrze, to może Pana Stefana Balcera włączmy, bo Pani nie reaguje. Pan Stefan, halo, słuchamy Pana. Też nie. Tutaj osoby są, które się nie identyfikują, przepraszam, ale firma Geo, proszę. Halo, proszę się odmutować, jeżeli Państwo chcą zadać pytanie. Mają ta Państwo taką możliwość, włączyć mikrofon. Niestety, Pan Tomasz Janas. Dzień dobry. Słyszymy Pana, dzień dobry. Myślę, że słychać. Tak. Interesuje mnie niezmiernie sprawa dokumentacji powykonawczej. Dokumentacji, którą robimy szczególnie dla obszarów, tutaj jest w rozporządzeniu, w projektach podzielone na wielkości obszaru i czas sprawdzania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji, ale mnie interesuje konkretnie sprawa obszarów powyżej 20 kilometrów typu obiekty infrastrukturalne. Chodzi mi o dokumentację, którą jesteśmy zobligowani przekazać wykonawcy prac na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Widzę tu poważne zagrożenie, konkretnie brak tego czasu, no 20 dni do momentu, kiedy nieraz na budowach są kamienie milowe i tego typu rzeczy, które są terminy nieprzekraczalne, kiedy proces budowlany trwa najczęściej do samego końca i regulacja poprzez zmienienie definicji tej mapy powykonawczej, kiedy jesteśmy, ja rozumiem te wszystkie ułatwienia, kiedy ja sam mogę dać pieczątkę i tak dalej, ale tam jest to obwarunkowane, że muszę mieć pozytywny protokół kontroli. Uważam, albo czegoś tu nie rozumiem, że to troszeczkę może spowolnić ten proces. No, prosiłbym tu o zajęcie może stanowiska, może to rozwieje moje wątpliwości. To ja chętnie odpowiem, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak. Proszę Pana, znaczy tak, no teraz mówimy o takim stanie, który już jest. No, ja proponuję tak, to nie są już konsultacje na temat, jak to mamy prawo stanowić, dlatego że to akurat to, co Pan powiedział, to nie wynika z rozporządzenia, tylko te terminy realizacji wynikają z ustawy, z nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, więc... Tak, tak, przepraszam. To nie, nic nie szkodzi, ja tylko po prostu, ponieważ no, słucha nas w tej chwili tam prawie 700 osób, więc chcę, żeby po prostu pewne rzeczy były wyjaśnione. Więc to wynika z ustawy i proszę Pana, w tej chwili w obowiązujących przepisach do wczoraj było, że weryfikuje się niezwłocznie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, no, to jest, tak powiem, dla mnie taki kluczowy element,
powiedzmy, lubię wyzwania, chciałbym pewne rzeczy zmienić, mimo że czasami mówią, Waldek, nie porywaj się na to, bo tego nie zmienisz, tak? Panie profesorze, przepraszam, tylko jeśli mogę wejść w słowo, mi nie chodzi o termin weryfikacji przez ośrodek, bo powiem szczerze, wcześniej nie był tutaj jakby istotny w tym procesie odbiorów budowlanych i tak dalej, tylko poprzez, jakby to powiedzieć, ja rozumiem i doceniam, że troską tutaj nowelizacji było skrócenie tych terminów, ale przy okazji zmieniono jeden dosyć istotny zapis, który pozwalał, uważam, nam wcześniej geodetom uprawnionym mimo wszystko przedstawiać z pełną odpowiedzialnością podpisane przez siebie tylko mapy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie danej inwestycji. To tylko teraz ja wejdę panu w słowo i odpowiem, a jakby pan rozwiązał w tej sytuacji problem, naprawdę dosyć istotny, w której część tych operatów nie trafiało do zasobu. Gdyby pan był na moim miejscu, to w jaki sposób by pan spróbował temu zapobiec? No bo to jest wszystko w porządku, kiedy właśnie nie ma precedensów, nie ma takich sytuacji, a to się zdarzało nagminnie. No ale jest takie przysłowie o kowalu, którego powiesili, prawda? No ale tutaj nie będziemy wieszać, tak powiem, ani kowala, ale ani cygana, tak? Ale mówię, jaki był problem, tak? Więc no, musieliśmy zadbać, jako organ administracji centralnej, zadbać o to, żeby te operaty w końcu trafiały do zasobu. I w związku z tym zadbaliśmy o to, że one będą trafiać, natomiast ze strony organu centralnego zapewniam pana, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, żeby nie było barier w kontrolowaniu tych operatów. No to, co przedstawiłem w rozporządzeniu, te nowelizacje, te zmiany, które mówią, że przedmiotem operatu nie będą materiały przekazywane zamawiającemu. Czy według pana to uprości proces weryfikacji? Według mnie i tak, i nie, bo nie ma takiej odpowiedzi, i tak, i nie. Nie, to przepraszam, powiem, że to nie ma wpływu. Aha. Z pełną odpowiedzialnością naprawdę nie ma wpływu, bo wydaje mi się, że dawno temu te ścieżki, jakby to powiedzieć, procesu budowlanego rozjechały się. Ja się obawiam teraz, że będziemy niestety zakładnikami wielu rozwiązań lokalnych na szczeblu powiatowym. Tak już było w pewnym stopniu i pańska tutaj inicjatywa swego czasu, kiedy zostało tutaj wspólne stanowisko z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego jasno wyartykułowane, ułatwiło pewne sprawy, mimo że się nawet prawo nie zmieniło. Proszę zobaczyć, jak daleko jest inwencja w interpretacji przepisów na szczeblu powiatowym. Nie? No to jeszcze raz wejdę panu w słowo, ale właśnie od tego jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Geodeta Kraju i Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego, żeby takie rzeczy przeciwdziałać temu. Ja wiem, że my nie mamy bezpośredniego wpływu na starostę, no ale jednak w jakiś tam sposób ten centralny organ ma wpływ na funkcjonowanie geodezji. Tylko nie ma wpływu wtedy, kiedy nie zabiera, nie ma swojego stanowiska, nie zabiera głosu w tych sprawach. Ma pan rację, tylko no, proszę mi uwierzyć, że z mojego punktu widzenia wylaliście dziecko z kąpielą. Przepraszam za takie słowo. No to jeżeli mogę, no przecież są z nami też przedstawiciele powiatów, to powiedzcie państwo, są weryfikatorzy, to powiedzcie, czy brak w operacie materiału przeznaczonych dla zamawiającego, czyli brak w operacie tak zwanej mapy do celów projektowych, czy brak innych elementów ułatwi weryfikację, czy wydłuży tą weryfikację? Znaczy, może inaczej, czy ułatwi, czy nie ułatwi, tak? No bo takie można tylko zadać pytanie, no bo mam nadzieję, że tutaj brak nie może wydłużyć, tak? Tylko jeszcze... Ale wie pan, bo pan reprezentuje wykonawców. Ja bym chciał, żeby osoby, które weryfikują, powiedziały, jak one to widzą. Czy rzeczywiście potwierdzą pana zdanie, że to nie będzie miało absolutnie wpływu na czas weryfikacji? Nie wiem, może ktoś jest chętny, żeby tutaj, tak powiem, zabrać głos i powiedzieć w tej kwestii, bo z kolei z powiatów na etapie konsultacji mieliśmy różne uwagi. Część powiatów mówiła, że to bardzo dobrze, że nie będzie tych materiałów, że weryfikacja będzie prostsza. Część powiatów mimo wszystko chciała to dalej kontrolować, tak? Czyli żeby to było tak, jak było. W rezultacie, tak powiem, poszliśmy w takim kierunku, żeby tych materiałów nie było, żeby można było pewne rzeczy uprościć, żeby
pan do zasobu miał przekazać to, co pan ma przekazać, a z zamawiającym rozliczać się na swoich zasadach według standardów zamawiającego, różnych innych historii, to co na przykład, tak o tym nie mówiliśmy, ale dzisiaj informatyzacja procesu inwestycyjnego to jest tak, technologia BIM, która no, w Polsce, tak powiem, początkuje, właściwie nie ma jej, ale w przyszłości to musi być pewnym elementem standardowym, tak? I my musimy dostarczać dane dopasowane do tej technologii, czy tak jak się panu mówi, zamawiający. Natomiast ośrodek gromadzi dane według swoich przepisów, według swoich standardów, które służą całej gospodarce. Panie profesorze, zgoda oczywiście, dlatego wcześniej powiedziałem, że ścieżki wykonawstwa i ścieżki baz danych, że tak powiem, w starostwach już mam wrażenie dawno się rozeszły. I nie o to chodzi. Ja od wielu lat już mówię, że mapa powykonawcza, którą przekazujemy klientowi, to nie jest żaden dokument, w którym ma cokolwiek do powiedzenia starostwo powiatowe. Przepraszam, że tak brutalnie powiem. No dobrze, ale i teraz to się stanie faktem, bo teraz ten materiał nie będzie dołączany do operatu. Ma pan rację, panie profesorze, tylko w zgodzie z teraz z nowelizacją, nim ja dany dokument przekażę klientowi, powinienem mieć protokół pozytywnej weryfikacji baz danych, na podstawie czego te materiały zostały sporządzone, nie? Te opracowanie końcowe. I tu się obawiam, przy całym tu nawet szczerości zaangażowania wszystkich, że nikt nie jest w stanie w rozsądnym terminie sprawdzić 20 kilometrów eskiz. Może się mylę, nie? Ale no, wie pan, trzeba być jeszcze optymistą. No, ja też nie mam tutaj monopolu, wie pan, na absolutną rację, no, ale tak jak powiedziałem, wierzę w to, no, coś trzeba było zrobić, żeby to logicznie ułożyć. I według mnie jest to logiczne ułożenie. Panie ministrze, może starostwo się wypowie, starostwo Strzelin się zgłasza do wypowiedzi, może w tej sprawie. Proszę, jeżeli. Znaczy, no, można brać udział w dyskusji, można zadawać pytania, no to jak państwo uważacie, tak? Starostwo Strzelin, możecie państwo zadać to pytanie, albo wypowiedzieć się na ten temat właśnie, jeżeli państwo chcą. Dzień dobry, nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Tak, bardzo dobrze. Ja poprzednika bardzo dobrze rozumiem, bo domyślam się, o co mu chodzi. Chodzi mu o weryfikację głównie baz danych. I tutaj największy problem, ja zajmuję się weryfikacją już od kilku lat, i największy problem jest z przekazywaniem GML-i i z oprogramowaniem, które je tworzy. I tutaj weryfikacja powinna troszeczkę, wydaje mi się, przymykać oczy na te GML-y. One zawierają wady. Znaczy to ja może tak, żeby też nie żeby dyskusja nie szła w niewłaściwym kierunku, to no, tak. Ja przepraszam na sekundę, bo wyjaśnię to. GML przyjęliśmy, będzie dalej standardem w wymianie informacji. Natomiast od razu mówię, że schematy GML muszą zostać przebudowane i w tych rozporządzeniach, które mamy do przerobienia, one zostaną przebudowane, żeby były logiczne. No przecież państwo wiecie, że ja od lat występowałem przeciwko tym schematom, no podając na przykład coś takiego, że w tej chwili kanalizacja może płynąć światłowodem, tak? No takie są zapisy. No to wszystko gwarantuje, że naprawimy, że te GML-e uzyskają właściwą formę, właściwy zapis, że nie będą niemożliwe do zrealizowania. I ten obowiązek, który jest w GML-ach, jeden format obowiązujący do wymiany. Tylko my musimy zrezygnować tam po prostu z pewnych fajerwerków i to uporządkować. I tak jak uporządkowaliśmy rozporządzenie w sprawie standardów, uporządkujemy GML. I tutaj przepraszam za wtrącenie, ale chciałem wyjaśnić, że GML będzie przebudowany do postaci cywilizowanej, nadającej się do funkcjonowania w geodezji. Schematy GML. Teraz bardzo proszę, dalej. Ja chciałem tylko dokończyć, bo nie udało mi się dokończyć. Ja prowadzę też ośrodek w Szczelinie. I moi pracownicy na mapie numerycznej mają już taki nawyk wyrobiony, że jeżeli w GML-u są drobne błędy, typu jakaś tam data pomiaru, czy jakieś tam ID pracy, to sami to poprawiają i wprowadzamy. I to najczęściej są jakieś bardzo drobne błędy tego GML. Ale są starostwa, które walidują ten format danych i przy każdym błędzie odrzucają. I tu najprawdopodobniej jest problem przy tej weryfikacji. A oprócz tego
Uważam, że należałoby jeszcze obniżyć trochę poprzeczkę tej weryfikacji i nie odrzucać operatów za jakieś bardzo drobne rzeczy, wyłapywać tylko merytoryczne sprawy. I może byśmy się jako weryfikatorzy skupili właśnie na tym, żeby wyłapywać grube błędy, bo w końcu te operaty robią geodeci uprawnieni, mają więcej czasu na to, żeby poświęcić się danej pracy niż my przy weryfikacji. No i w zasadzie to chciałem tylko tyle. Ja tylko do tego powiem jedno zdanie a propos tego, co pan wcześniej powiedział, że odrzucane są operaty, bo jest jeden błąd. A proszę mi powiedzieć, co stoi na przeszkodzie, żeby w cywilizowanym państwie wykonawcy mieli dostęp do tych samych narzędzi kontrolnych, do których ma ośrodek. I wtedy po prostu nie będą przekazywali czegoś, co nie spełnia pewnych norm, rozsądnych norm, bo są pewne rzeczy, których miejmy świadomość, wykonawca nie jest w stanie w prosty sposób pozyskać, a są od niego wymagane. Więc najpierw musimy ucywilizować normy, a potem dać narzędzie do sprawdzania każdemu. Natomiast to, co pan mówi, apeluje pan o rozsądek przy kontroli operatu, żeby nie zwracać uwagi na szczegóły. No, jak najbardziej, no, ja mogę nawet podać przykłady takich rzeczy, że nie taki kolor kreski, nie taki kropka zamiast przecinka, jakieś różne rzeczy, tutaj błąd w sprawozdaniu i operaty są odrzucane. No tak, ale to już tylko mogę apelować, zresztą to pan jako weryfikator też apelował, no możemy tylko apelować o rozsądek, no ludzie, nie róbmy sobie takich rzeczy, jeżeli coś nie przeszkadza w przyjęciu do zasobu, no to nie róbmy z tego problemu. Także dziękuję za to, że pan zwrócił uwagę. Jest jeszcze jeden problem w tym, że na naszym terenie różne oprogramowania wykorzystują wykonawcy i te oprogramowania nie są kompatybilne. Już odpowiadam na to pytanie. Wprowadzenie standardu GML nie wyeliminuje ten problem, tylko rozsądnego, no bo w tej chwili ja się też nie dziwię wykonawcom, jeżeli kilka lat temu mieli to wprowadzać, po prostu przy takich zapisach błędnych w tym, tam pojawiały się konkretne problemy, więc każdy rozwiązywał te problemy na swój sposób. Natomiast no, od tego jest organ centralny, żeby to ucywilizować. Tak jak pan dzisiaj nie ma problemu, zestandaryzowana jest skład benzyny i czy pan kupuje na Orlenie, czy na Shellu, czy na jakiś inny, to pan tym samochodem dalej jedzie, tak? I my musimy się skoncentrować na zestandaryzowaniu formatu, a nie standaryzowaniu oprogramowania. No, proszę pana, jeżeli tu też o to chodzi, przypomnę tutaj to, ale część osób pamięta, 22 lata temu, no to już czas szybko minie, opracowaliśmy taki format wymiany Tango przez firmy komercyjne zajmujące się tworzeniem oprogramowania. 22 lata temu, 98 rok, bo widzieliśmy, że to był problem. Jak przyszliśmy wówczas do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, to nam powiedziano, dziękujemy za akwizycję waszych możliwości, jak będziemy was potrzebować, to się zgłosimy. No i od tamtego czasu gotowa inicjatywa, 98 rok, proszę zwrócić uwagę, kiedy chcieliśmy się wymieniać jednym formatem między różnymi systemami. Zostało to odrzucone, no i dzięki temu mamy stan, jaki mamy. Ja jeszcze tylko chciałem na zakończenie powiedzieć, że bardzo mnie, panie profesorze, cieszą te zmiany i cyfryzacja, którą zresztą my od już jakiegoś czasu mamy operaty elektroniczne, które bardzo dobrze funkcjonują, ale cały ten tok zmian bardzo mi się podoba. Także bardzo dziękuję za uwagę. No, bardzo, bardzo się cieszę, że pan to docenia. Mam nadzieję, że inne osoby też docenią. Znaczy, jeżeli nawet nie doceniają, to myślę, że za jakiś czas funkcjonowania docenią tą wygodę funkcjonowania zinformatyzowanej geodezji. Następna zgłasza się do pytania pani Dorota Pawłowska-Baszak. Bardzo proszę. Może pani już zadawać pytanie, ma pani odmutowaną. Musi pani sama sobie odmutować mikrofon. Już odmutowałam. Tak, już słyszymy. Jest, okej. Okay. Ja mam trzy konkretne pytania, ponieważ szersze pytania tutaj Polskie Towarzystwo Geodezyjne wczoraj pozwoliło sobie na piśmie wystąpić. Więc nie będę tutaj zabierać czasu wszystkim, natomiast te, które chciałabym, że tak powiem, dzisiaj na nie uzyskać odpowiedź. Pierwsza rzecz, tak jak tutaj zostało wspomniane, operaty, czyli zgłoszenia, które zostały zgłoszone przed dzisiejszym dniem, ogólnie rzecz biorąc, one są obsługiwane na starych zasadach.
czy należy przez to rozumieć, że jeżeli ja złożyłam operat na przykład do weryfikacji dzisiaj, to termin weryfikacji będzie niezwłocznie, zgodnie ze starymi zasadami, czy też już obowiązują te terminy weryfikacji, które, już, jeśli, które są? Jeśli pani pozwoli, to od razu będę odpowiadał, żeby nie... Dobrze. Więc oczywiście obowiązuje termin niezwłocznie, czyli stare zasady. Dziękuję. Tak, no, znaczy to jest, proszę Państwa, to nie jest kwestia tego, że to jest jakieś moje widzimisię. Zrobiliśmy analizę, tutaj przynajmniej dwie ekspertyzy prawne, które potwierdzają to takie postępowanie. Tak? Rozumiem. Niezwłocznie i mało tego, protokół weryfikacji też nie może być badana spójność i te inne rzeczy. Czyli obowiązują te przepisy, które były... Czyli ogólnie obowiązują stare przepisy, jeżeli chodzi o obsługę starych zgłoszeń prac geodezyjnych. Tak jest. Czy w związku z tym do starych prac geodezyjnych dopuszczalne jest zgłoszenie uzupełniające dotyczące na przykład celu pracy? No jak najbardziej tak, jest to chyba zgodne, znaczy zaraz, które stare? Zgłoszenie, mam stare zgłoszenie sprzed na przykład tygodnia, tak. I dzisiaj mamy już nowy stan prawny, daje zgłoszenie uzupełniające nowe? W związku z celem. Ale czyli nowe. Nie nowe, uzupełniające do starego. No tak, no tak najbardziej. No jest to zgodne z tym, że obowiązują stare przepisy. No właśnie, mi dzisiaj takie zgłoszenie zostało odrzucone, ale to już będziemy wyjaśniać. No, proszę też się nie... Proszę, do Państwa apeluję, no nie denerwujcie się zupełnie. Znaczy no podejdźcie do tego życzliwie, jeśli chodzi o te przepisy, to dzisiaj obowiązują od północy. Pewne jakieś tam interpretacyjne rzeczy, no co do zasady, jak najprościej jak mogłem przedstawić, nie wchodziłem tylko w niuanse. Taka jest zasada, jest czerwona kreska dzieląca to, co było do tej pory i to, co jest od dzisiaj, tak? Jest ten artykuł 10, który wyraźnie mówi, stosuje się przepisy dotychczasowe. Okej. I następne pytanie, też krótkie. Czy w trakcie wykonywania pracy geodezyjnej, po nowemu, już mówimy tutaj po nowemu, mam zgłoszenie, jest dopuszczalne kilkukrotne składanie kilku uzupełnień, w szczególności dotyczącego terminu. Czyli ja, tak, oczywiście. Czyli mogę na przykład ten termin wydłużać sobie co roku o rok, tak? Oczywiście, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Dobrze, dziękuję. I trzecie pytanie, czy stan epidemii, który obecnie obowiązuje, który obecnie niestety trwa, czy to jest powód, który może organ tłumaczyć przekroczenie ustawowych terminów na wykonanie swoich czynności? Myślę, że tak, jest to uzasadnione. No nie chciałbym tutaj mówić, czy mogę rozwinąć ewentualnie temat. No, to są takie rzeczy, których ja się spotykam też u siebie w urzędzie. Proszę Państwa, no, dobrze by było, żeby tego nie było, ale jeżeli ktoś się tym tłumaczy, uzasadnia to jest to powód. No, proszę zwrócić uwagę, to może nie bezpośrednio wpływa na samo funkcjonowanie urzędu, no ale każdy, znaczy część z nas, czy duża część, czy prawie każdy posiada dzieci, czy posiadał dzieci w różnym wieku, tak? W momencie, kiedy dzieci nie idą do szkoły, trzeba się nimi zaopiekować, więc jest to uzasadnione, że ta obsada w urzędach jest mniejsza, tak? I może powodować pewne komplikacje. Ale to już w indywidualnym, mówię, co do zasady, jest podstawa, ale no też każde tłumaczenie to trzeba by było bardzo precyzyjnie zobaczyć, tak? Ja nie podejmuję się w każdym przypadku zinterpretować, czy to jest uzasadnione, czy nieuzasadnione. Mówię tylko, że są pewne podstawy, tak? Czyli ja rozumiem, że po prostu, tak jak tutaj Pan słusznie zauważył, są różne okoliczności indywidualne, bardziej lub mniej ogólne. Niemniej jednak mnie chodzi tutaj o zasadę ogólną, że po prostu czy samo stwierdzenie jest epidemia, bez specjalnego zastanawiania się, czy ona miała wpływ akurat na pracę danego starostwa, jest podstawą a priori do przedłużenia terminu. Nie, według mnie nie. Bez szerszego uzasadnienia to uważam, że nie, że samo tylko stwierdzenie, że stan epidemii to niekoniecznie. Dobrze, dziękuję. Poza tym jeszcze kilka pytań, które są szersze, przesłaliśmy. Ja potwierdzam, dostałem te pytania, ale dostaliśmy je wczoraj późnym popołudniem. Ja wiem, wieczorem, także... I one, tak jak i inne pytania, no proszę mi wybaczyć, ale no, czasami są takie pytania, które no, ja chętnie intuicyjnie bym też odpowiedział, ale muszę się wstrzymywać przed tym, bo no, są różne niuanse, które nie chciałbym, tak powiem, przestrzeń publiczną puszczać odpowiedzi, co do których nie jestem pewien do końca.
Także nie będę więcej zabierać czasu, dam możliwość wypowiadania się i zadawania pytań innym. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Pan Andrzej Nowak. Panie Andrzeju, może pan zadawać pytanie, może musi pan odmutować sobie mikrofon. Halo? Halo, już jestem. Tak, słyszymy pana. Ja mam takie pytanie, bo mamy operaty techniczne, które zostały przyjęte do ośrodka i skutkują zmianami w ewidencji gruntów i budynków. I my wszczynamy postępowanie później administracyjne i wydajemy decyzję. Teraz na podstawie samego operatu możemy wprowadzić zmianę czynnością materialno-techniczną. I mam pytanie, bo wiadomo, że po prostu, że te operaty są powiedzmy przyjęte niektóre, a jeszcze nie wszczęli żeśmy postępowania administracyjnego, żeby wprowadzić to decyzją. Czy te operaty mogą być wprowadzane już teraz czynnością materialno-techniczną i czy te postępowania, które już są wszczęte, kończyć decyzjami, czy umarzać i przedkładać na czynność materialno-techniczną? Znaczy ja też tutaj, jakby pan to sprecyzował dokładnie wszystkie przypadki, to nie wiemy. Jest operat, który skutkuje zmianą. Nie wiem, ale co do zasady tutaj, no, co do zasady jest tak, że prawo tutaj nie może działać wstecz. Jeżeli operat został przyjęty przed 31 lipca, no to jest według starych zasad, tak? No dobrze, ale decyzja już zatwierdzająca. Ale nie, no najpierw weźmy ten pierwszy przykład, który pan powiedział, że nie wszczął pan jeszcze. Nie. Tak, jeszcze nie wszcząłem postępowania. Tak, pierwsze, czyli wpłynął operat, no to dalej pan musi, jeżeli pan on wpłynął przed 31 lipca, to musi pan dalej postępować, musi pan zrobić postępowanie administracyjne, zgodnie z tymi zasadami, które są przyjęte. Czyli według. No dobrze, dziękuję bardzo. Znaczy, ale to wie pan, precyzyjnie, jeżeli pan to napisał, to gdzieś takie pytanie już było, więc my precyzyjnie na to odpowiemy, bo też nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś dodatkowego zapisu w tej ustawie. Znaczy, bo mi się wydaje, że po prostu, że te postępowania, co są, no to ja już bym je zakończył decyzją, co są wszczęte. Natomiast no. Te operaty, które zostały przyjęte do ośrodka, no wiadomo, że ewidencja gruntów też jest stanowi zasób. I też jest częścią Wydziału Geodezji. I tutaj po prostu według mnie te sprawy, co nie były wszczęte, powiedzmy, co w lipcu były prowadzone, jeszcze nie zdążyłem wszcząć postępowania, no bo pracownie, bo to bym już czynnością materialno-techniczną powprowadzał. Natomiast te sprawy, co mam wszczęte, to bym zakończył, no bo tutaj jest ten artykuł 24 ustęp 2b punkt h o tej zmianie mówię, no to po prostu to tutaj już jest do dokumentacji przyjętej do zasobu. I tutaj po prostu wcześniej musiał być wniosek strony. Jeżeli tak, takiego wniosku nie było, no to były postępowania z urzędu wszczynane, ponieważ taka dokumentacja była zawarta. Teraz jak ja będę wszczynał postępowanie, no to po prostu to wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Ale nie, ale odróżniajmy dwie rzeczy. Jeżeli teraz pan wszczął postępowanie, to jest w toku, no proszę ewentualnie ze swoich pracowników kogoś, żeby wyjaśnił, ale według mojej wiedzy to postępowanie powinno być normalnie zakończone. Natomiast nie może pan w trybie czynności materialno-technicznych prowadzić operatu, który wpłynął przed 31 lipca. No tak jest wyraźne rozróżnienie. No dobrze. To dziękuję bardzo. Prosimy panią Barbarę Wawrzyniak. Może pani włączyć mikrofon? Tak, dzień dobry. Z tej strony Barbara Wawrzyniak i Support. Mam pytanie, czy w związku z uwolnieniem działek i budynków zostaną zniesione limity wyszukiwania w usłudze lokalizacji działek katastralnej? Do tej pory przekroczenie limitu wiązało się z otrzymaniem blokady na usługi GUGITK, w tym na usługi ULDK, WMS czy NMT. Jak to się zmieni w tym zakresie i kiedy wśród danych do pobrania na geoportalu zostaną opublikowane działki i budynki? Znaczy to są jak gdyby dwa różne pytania, może zacznę od drugiego. Ja co do drugiego pytania, to Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie ma takiego obowiązku, to są obowiązki poszczególnych starost, tak? To jest ich wola, ich decyzja. My możemy tylko robić pewne elementy integracyjne.
co do działania usług ULDK, to szkoda, że pani nie zgłosiła się z tym problemem wcześniej, bo moglibyśmy odblokować, powiem, ten adres IP, by pani nie miała żadnych przeszkód w korzystaniu. Natomiast ze względu na, tak powiem, strukturę informatyczną, no, troszeczkę monitorujemy tutaj ruch, żeby te usługi działały sprawnie. Dobrze, czy w takim razie, czy dobrze rozumiem, z racji tego, że udostępnienie działek i budynków będzie leżało w gestii starostw, rozumiem, że wśród danych do pobrania, tutaj tak jak mamy dostęp do ortofotomapy czy do numerycznego modelu w tym momencie, nie będzie dostępu do działek i budynków. Natomiast jeżeli chodzi... Nie, proszę, żeby pani jasno wiedziała. Ten element zasobu prowadzi starosta. I tak, on jest władny podejmować decyzję. Ja nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Mówię, że nie do końca to od nas zależy. Rozumiem. Świetnie. W takim razie tutaj mam nadzieję, że tym samym starostwa będą dopingowane i będą te dane publikować. Natomiast w kontekście usługi ULDK i limitów, które się pojawiają, pytam tutaj nie tylko o jeden konkretny adres IP, który korzysta z tej usługi, tylko pytam jako przedstawiciel osób, które korzystają z wtyczki, która umożliwia wyszukiwanie działek. I teraz w sytuacji, kiedy osoba wyszukuje, załóżmy przykładowo 400 działek w jednocześnie, taką blokadę otrzymuje w tym momencie. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj też Państwa infrastruktura, jeżeli wszyscy chcieliby wyszukiwać działki jednocześnie, no byłaby mocno narażona na przeciążenie. Ale rozumiem, że tutaj możemy rozmawiać o zwiększeniu jakoś tych limitów. Już odpowiadam. Pani, to co Pani powiedziała, to nie jest wyszukiwanie działek, tylko to jest pobieranie działek. Pani, tak powiem, pod płaszczykiem wyszukiwania pobierała geometrię 400 działek, a ta usługa pierwotnie powstała jako usługa, żeby można było wyszukiwać pojedyncze obiekty przy korzystaniu z różnych portali. Natomiast ponieważ nie było dostępnych danych o działkach ewidencyjnych, to masowo było nadużywane wykorzystanie tego do pobierania danych. I to było takie obejście, któremu musieliśmy przeciwdziałać. No teraz nie ma już takiego powodu, żeby temu przeciwdziałać, więc na pewno te limity będziemy też zwiększać, ale naprawdę nie ma problemu, że jeżeli pani w uzasadniony sposób wykorzystuje te dane, to wystarczy napisać maila, podać adres IP, my to odblokujemy, czyli każdy użytkownik, który potencjalnie w taki sposób z tego korzysta. Naprawdę nie robimy z tym żadnych problemów, w tej chwili już i tak jest na tej liście IP chyba 400 wyjątków zrobionych. Więc dlaczego GIS Support nie miałby być jednym z nich? Dobrze, dziękuję bardzo, jestem ukontentowana. Pan Piotr Sołtys zgłasza się do zadania pytania. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak. Słychać. Dzień dobry. Panie ministrze, kilka takich pytań się nasunęło. Pierwsze, jestem przedstawicielem wykonawców geodezyjnych, jednym z wykonawców. I teraz tak, prawo geodezyjne narzuca nam stricte terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych. Tutaj na już w poprzedniej wersji prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych pojawiały się takie wątpliwości, czy weryfikacja opracowania geodezyjnego jest postępowaniem w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. I teraz, czy będą miały zastosowanie ponaglenia w trybie kodeksu postępowania administracyjnego? To było pierwsze pytanie. To nie wiem, czy poczekać na odpowiedź, czy zadawać kolejne. Znaczy, no, ja na panu na to od razu pytanie nie odpowiem. No proszę tak powiem, nie przeceniać moich możliwości, jeżeli jest pani Ada Ogonowska albo pan Adolf Jankowski zechcą odpowiedzieć, to bardzo proszę. Pan Adolf jest, panie dyrektorze, czy może pan odpowiedzieć? Ale jeżeli też no nie ma tutaj takiego, wie pan, musimy to przeanalizować, bo to tak powiem, ja w tej chwili nie podejmuję się. Nie, bo to jest tak naprawdę narzędzie, którym my możemy dyscyplinować starostwa, no bo tam jest konkretne działanie wszczynane przez organ wyższego stopnia,
w momencie, kiedy jest przewlekłość postępowania lub bezczynność. To nie wynika z prawa geodezyjnego, to wynika z innych przepisów, więc jak najbardziej może pan te mechanizmy stosować, tak? Tak, ale pojawiało się już wcześniej wątpliwości, przy czym istnieją takie wyroki sądów administracyjnych, że jest to postępowanie. Na wielu szkoleniach było podnoszone, że weryfikacja opracowania geodezyjnego staje się postępowaniem w momencie, kiedy wykonawca tutaj zaneguje protokół weryfikacji i wtedy jest wydawana decyzja i wtedy zaczyna się postępowanie administracyjne. To wydaje się troszkę takim, okazywałoby się, że cała weryfikacja nie jest unormowana jako czynność działania urzędu prawnie. Tak, no, ale wie pan, no ale tutaj to ja wiem o tym, że właśnie tak jest to, znaczy co do właśnie tego, że w momencie, kiedy jest zanegowany protokół, to wtedy niewątpliwie jest to postępowanie administracyjne, no to są wyroki sądu, na które my, to są rzeczy poza geodezją. No tak, ale są bo już w jednym z postępowań, no nie, miałem okazję zapoznać się z takim wyrokiem sądów, gdzie sąd to tłumaczenie starosty, że to nie jest postępowanie administracyjne, poddawał w dużą wątpliwość, raczej wskazywał na to, że od samego początku, od złożenia operatu do weryfikacji, w rzeczywistości wszczynane jest postępowanie. Ono nie jest załatwiane drogą, powiedzmy, decyzji postanowienia, ale mimo wszystko sąd twierdził, że jest to postępowanie administracyjne. Więc poprosiłbym, Ja tylko jedną rzecz panu powiem. Przez sąd pan nie przyspieszy swoich prac geodezyjnych. To możemy o tym zapomnieć. Nie, w żaden sposób. Tu nie mówimy o sądzie, tylko bardziej chodzi mi o to, że no jeżeli te terminy 7, 10, 21-dniowe nie będą dochowywane, no to jakie my mamy narzędzia wpływania na urząd? Proszę pana, że jak będzie pan miał pierwszy taki termin, że będzie niedotrzymany, to pan poinformuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wtedy zobaczymy, co możemy z tym zrobić, dobrze? Obawiam się, że będę Czekam na takie sygnały, tak? Dobrze, dziękuję. Teraz drugie pytanie, w którym częściowo pan odpowiedział na zadane pytanie chyba przez SGP. Jeżeli chodzi tutaj o zasięg pracy geodezyjnej, ja myślę, że to też na gorąco nie będzie się dało odpowiedzieć na to pytanie, ale mówimy tutaj o mapie z projektem podziałów do decyzji o realizacji inwestycji drogowej. I teraz my, powiedzmy, będziemy wykonywać podziały w jakimś tam wąskim pasie przyległym do pasa drogowego. I teraz działki, które będą podlegały podziałom, mogą sięgać, nie wiem, kilku kilometrów dalej chociażby. I teraz pytanie jest takie, jak to wpływa na zasięg naszej pracy, bo tu na pewno pojawią się wątpliwości, że jeżeli my zgłosimy ten obszar, w którym my faktycznie dokonujemy podziału, to myślę, że starostwa będą później w momencie weryfikacji lub w innym momencie tutaj nam zarzucać, że nie wiem, że powinniśmy zgłaszać całe te działki i tak dalej. No, na jednym z przykładów, który teraz realizujemy, no to opracowanie takie dla mapy do celów projektowych to jest 150 hektarów, a jeżeli byśmy przyjęli całe działki, no to wychodzi 750 hektarów. No to bardzo znaczne rozbieżności, a tutaj pan minister miał okazję wypowiadać się w tej sprawie, że ten zasięg pracy zależy tylko od wykonawcy, że tutaj starostwa nie będą mogły. Także no też... nie mają w tej chwili, nie ma takich podstaw, żeby starosta na etapie zgłaszania pracy mógł zanegować zakres pracy geodezyjnej. Pan tylko musi mieć świadomość tego, że jeżeli pan zgłosi tak pracę geodezyjną, na przykład wzdłuż tej drogi, to pan dostanie owszem wszystkie działki, które w całości, geometrię działek, natomiast graniczniki dostanie pan tylko, obiekty granicznik z atrybutami dostanie tylko pan w obrębie zgłoszonej pracy geodezyjnej. Pytanie, czy to będzie panu wystarczające. Mm-hmm, okay. Bo jeżeli to będzie, przy drodze będzie jakieś tam kilka punktów, to potem nie ma znaczenia, czy ta działka będzie tam się jeszcze ciągnęła parę kilometrów od tej drogi. Mm-hmm. No, zakładamy taką możliwość, że zgłaszam w pasie, nie wiem, 100 metrów i tam będą te graniczniki i punkty graniczne, które będą wystarczające do realizacji mojej pracy. Ale musi pan tak ten pas skonstruować, żeby przynajmniej mieć te graniczniki, które będą panu potrzebne. Tak, tak, to jest, no jeżeli to jest odpowiedź, no to całkowicie satysfakcjonujące. Dokładnie tak to sobie, natomiast to, że
dostaje pan wszystkie działki, które w jakikolwiek sposób zahaczają się z tym obszarem zgłoszenia. Bo nie może pan dostać kawałka granicy, dostaje pan całą geometrię działki. Natomiast geometria działki, owszem, tam są współrzędne, ale nie ma obiektu granicznik, tak, który ma swoje atrybuty. Mhm. Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. Tam... Tak, tak, ja, dla mnie jest całkowicie zrozumiałe i jest to satysfakcjonująca dla mnie odpowiedź. Także... I to jest, no tak wynika dokładnie z przepisów, tak? Nie może, bo gdzieś tam odpowiadaliśmy na takie pytanie, no, więc szerzej temat analizowaliśmy. Starosta nie może weryfikować zakresu pracy, który zgłosił wykonawca. Tak zgłosił i tak ma być, tak? Natomiast na etapie później przyjmowania może panu zanegować obszar zgłoszenia, no bo jeżeli będzie sytuacja taka, że pan przykładowo w obszarze zgłoszenia na mojej działce, pan mi robił na mojej działce, a w międzyczasie pan spowodował skasowanie studni u sąsiada, która jest 5 kilometrów dalej, no to ośrodek ma prawo powiedzieć panu, proszę pana, ale pan nie zgłaszał pracy w tamtym obszarze, tak? Nie, tak, całkowicie zrozumiałe. To... Więc tutaj chodzi o to, że na weryfikacji sprawdzamy, czy wszystkie obiekty dotknięte przez wykonawcę, tak, dotknięte, mieszczą się w jego zakresie pracy. Bo to jest element chociażby kontrolny, że wiemy, że wszystko jest ok. Nawet nie to, że złośliwie, tylko sprawdzamy, czy ktoś się nie pomylił, jakiejś fatalnej pomyłki nie popełnił. Tak, ale no to teraz tak jak pan minister sformułował tutaj tę wypowiedź, że obiekt dotknięty i mamy to pole do popisu, że dotknęliśmy działki, więc działkę powinniśmy objąć całą zgłoszeniem pracy, mimo że wydzielamy jakiś ten pas przyległy do drogi. Nie, 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 ale no to, tutaj to jest to dotknięcie na tym obszarze, tak? Mhm, okej, okay, dobrze. No to, nie, to jest... To jest normalnie, natomiast w takim, gdyby się zdarzyło, że też ja nie widzę w tym żadnego problemu, no załóżmy, że pan pomierzył coś poza zakresem zgłoszenia, to jaki jest problem? No to trzeba tylko wprowadzić zgłoszenie uzupełniające o ten obszar, tak? Co czasami, miejcie państwo świadomość, że zgłoszenie uzupełniające z obszarem mogą być takie sytuacje, że wcale nie będzie związane z opłatami, bo są z opłatami będzie wtedy, kiedy będzie przekraczany jakiś tam kolejny limit hektarów, tak? A jeżeli to będzie dalej w tym samym przedziale, no to zgłoszenie uzupełniające też nie będzie miało żadnych kosztów. Rozumiem. Kolejna rzecz, ja mniej więcej może nie przeanalizowałem zapisów, ale do tej pory funkcjonował zapis, który zupełnie nijak miał się do weryfikacji, aktualizacji baz. Wszystkie przepisy, jeżeli chodzi o jakieś tam opracowania, mówiły wprost, że aktualizacje baz dokonuje się po przyjęciu danych do zasobów. Większość opóźnień w weryfikacji albo duża ich część była związana z tym, że aktualizowano bazy przed w ogóle weryfikacją albo w trakcie tej weryfikacji. Czy to pozostaje na podobnym zapisie i czy ta aktualizacja ma nastąpić po przyjęciu do zasobu? Znaczy już panu wyjaśniam, bo to jest problem techniczny. Dlaczego często aktualizowano, to jest, mówię, w różnych systemach, w różnych powiatach może być różnie, dlatego że dlaczego aktualizowano przed? No bo trzeba było sprawdzić, czy to, co się aktualizuje, to, co dostarczone, czy pasuje do całej reszty. Mhm. I teraz tak, jeżeli pasowało, no to się przyjmowało to do zasobu. Kiedy? No zgodnie z, tak powiem, z przyjęciem operatu. Natomiast jeżeli się okazało, że tam w ogóle jest coś źle, no to te zmiany można było wycofać. Więc to można było powiedzieć, że to jest taka aktualizacja na próbę. Więc rozporządzenie tutaj ani prawo tego nie przesądza. Natomiast kluczową rzeczą przyjęcia nowych obiektów do zasobu, mówię teraz o bazach danych, czyli elementów baz danych, jest co? Przyjmujemy to z operatem, tak? Czy przyjmujemy operat, mówimy, że jest OK, jest poprawnie zweryfikowany, więc teraz z tym operatem i pod tą datą możemy przyjąć nowe obiekty do bazy, tak? Mhm. Więc tutaj nie widzę, znaczy na pewno nowe standardy porządkują te rzeczy, eliminując pewne dokumenty z operatu technicznego. No i tutaj to już taka, myślę, że ciekawostka. No nie wiem, potrzebujemy chyba jakiegoś takiego zrozumienia w dwie strony, bo dostałem takie informacje z ośrodków geodezyjnych, przynajmniej z jednego. Nie będę go wymieniał, bo to chyba nie ma nic na celu, ale w każdym bądź razie ośrodki geodezyjne, niektóre podchodzą do takiej zasady, że z uwagi na nowelizację obecnych przepisów i skrócony ten czas weryfikacji,
uzgadniają tryb wymiany bazy roboczej na konkretny standard, czyli nikt z nami nie konsultuje, ale narzucają, więc no, wydaje mi się, że to jest co najmniej dziwne, bo zapis, który funkcjonował do tej pory, mówił o uzgodnieniu. No, uzgodnienie chyba nie polega na narzuceniu przez jedną ze stron, a uzgodnieniu, no i też bym prosił, Tak, przepraszam, nie wiem, czy pan wie, że ten zapis tu już się tam skończył, bo to chyba było jakiś czas tylko na to uzgodnienie w obecnych standardach. Aha, to jeszcze ciekawiej w takim bądź razie, bo do tego nie wychwyciłem, że to znika. Bo standardów jeszcze nie mieliśmy okazji widzieć w ostatecznej wersji. To prosimy teraz o zadanie. Jeszcze sekundę. Ogólnie chciałem podziękować też za zmiany, bo myślę, że mamy ogromne światełko w tunelu, także bardzo dziękuję za myślę, że dobrą pracę. Mimo sprzeciwu wielu pewnie moich kolegów, ja uważam, że idziemy w dobrą stronę, także bardzo dziękuję. No to też bardzo, bardzo dziękuję za dobre słowo. Proszę Państwa, według obecnych standardów to jest tak, że 24 miesiące było od 2011 roku. Było w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, zamiast plików GML można przekazywać uzgodnione te, więc tak naprawdę GML już od 6 lat obowiązuje. A my znów teraz dajemy w rozporządzeniu kolejne 2 lata na wprowadzenie. No niestety to jest zapis martwy, tak? I tam, tak jak wiele, wiele innych zapisów. Pan Adam Dryl. Może już pan odmutować sobie mikrofon? Halo? Tak, słyszymy. Dryl Adam z tej strony, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Troszeczkę głośniej bym poprosił, bo słabo słychać pana. Zwracam się z takim pytaniem odnośnie projektu nowych standardów dotyczących pomiarów, gdzie nie ma konieczności przekazywania dokumentacji wynikowej opracowanej w wyniku pracy geodezyjnej. A chodzi tu w szczególności o mapę do celów projektowych, której ośrodek, że tak powiem, nie widzi, a mapa idzie gdzieś dalej w obieg i trafia na przykład na naradę koordynacyjną i na takiej mapie będzie brakowało na przykład jakiejś sieci, bo wykonawcy przypadkowo gdzieś wyłączyła się jakaś warstwa czy cokolwiek. Takie rzeczy do tej pory podlegały weryfikacji, w związku z czym mapa była sprawdzona i zazwyczaj była wykonana poprawnie. Teraz takiej sytuacji nie będzie i co w takiej sytuacji ma wykonać, że tak powiem, osoba przewodnicząca naradę. Ale czy to jest błąd? Czy to jest błąd ośrodka dokumentacji, czy to jest błąd wykonawcy? Znaczy, no to może być błąd wykonawcy, tylko teraz co w pytanie, co ma zrobić przewodniczący narad koordynacyjnych? No, proszę pana, taka mapa do niego trafi. Ja tylko a propos narad, to tutaj jest jeszcze inny temat, bo jak Państwo wiecie, to trochę za punkt honoru sobie postawiłem, żeby zinformatyzować narady koordynacyjne i na razie jakoś tam to idzie, że i firmy zostały zmobilizowane i starostwa i jest postać elektroniczna. No, proszę Państwa, ta mapa do celów projektowych, jaka ona by nie była, każda mapa ma szansę trafić na naradę już w stanie nieaktualności. To jest, wystarczy czasami tydzień, może czasami kilka dni i już jest nieaktualna. Od tego jest ośrodek dokumentacji, że on ma do dyspozycji aktualną treść zasobu. I nic go nie zwalnia z obowiązku, żeby porównał ten mapa do celów projektowych, jest tylko nośnikiem tego projektu. Natomiast kluczowy jest projekt, żeby go porównać z aktualnym stanem zasobu. Proszę podać przepis, który zwalnia starostę z obowiązku sprawdzenia tego z obowiązującym zasobem. On ma koordynować i to jest nałożone na niego obowiązek. Więc jak najbardziej, nie tylko na mapie do celów projektowych i nie widzieć w ogóle, zamykamy oczy, nie widzimy tego, co jest w zasobie, tylko jak najbardziej musi być patrzone na to, co jest w zasobie w danej chwili. Nie wiem, czy to moja odpowiedź wyczerpuje temat. Natomiast... Znaczy, no, ja rozumiem teraz to w tym momencie w ten sposób, że projekt, który dostanie przewodniczący narad do uzgodnienia, opracowuje na mapie, która jest w zasobie, tak? W tym momencie ta mapa do celów projektowych jest tylko takim nośnikiem przejściowym. Nie opracowuje na mapie do celów projektowych, no ale
w treści tego opracowania, które trafia na naradę koordynacyjną, jest treść podkładowa mapy i jest treść projektu. I ten projekt my możemy porównać na tle aktualnego zasobu. I porównujemy, i to jest obowiązek. I w znanych mi miejscach, wszędzie, gdzie funkcjonuje przynajmniej informatyczna postać tego, to jest to porównywane. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że trudniej jest porównać, jeżeli zasób jest papierowy, mapa zasadnicza jest papierowa, to trudno jest ze sobą te elementy porównać, ale też jest taka możliwość. A w postaci elektronicznej to już jest bardzo, bardzo łatwo. Wie pan co, no, rzecz jest troszkę inna, może się nie zrozumieliśmy. Chodzi o to, że geodeta, dając projektantowi mapę do celów projektowych, której nie widział ośrodek, przypadkowo wyłączył warstwę na przykład sieci gazowej. Teraz ten projektant opracowuje tam jakieś przyłącze elektryczne czy jakiekolwiek inne, nie wiedząc, że jest tam gaz, tak? Bo przypadkowo został wyłączony przez geodetę. I teraz taki projekt trafia na naradę koordynacyjną. Jest kolizja oczywista, bo w zasobie ten gazociąg jest na mapie do celów projektowych. Geodeta powinien poprawić mapę do celów projektowych, no jest rzeczą oczywistą. No jeżeli nie uwzględnił tego, no to już zamawiający mówi, słuchaj Kaziu, co ty mi za mapę dałeś, tak? No dobrze, powiedzmy, że ten temat mamy wyjaśniony. Drugie no, mamy... Też widzę, że nie jest pan usatysfakcjonowany. Ale no, ja nie pewnie, do końca. Ale proszę pana, też proszę zwrócić uwagę, że administracja nie może tutaj pełnić roli, tak powiem, takiego sprawdzającego wszystko od początku do końca. Także wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zresztą to było postulat środowiska od wielu lat. My, wykonawcy, chcemy ponosić odpowiedzialność za to, co robimy. Niech nas weryfikatorzy nie sprawdzają, bo my wiemy, co robimy. Dobrze, rozumiem. Jeżeli można, to jeszcze mamy dwa pytania. Mamy teraz jako ośrodek dokumentacji określony czas na przygotowanie czy udostępnianie. Czy ja rozumiem, że pan reprezentuje tą stronę administracji, tak? Bo tak, tak, niestety może tego tak? Nie określiłem. Chodzi mi o kwestię udostępniania materiału w związku z zgłoszoną pracą geodezyjną. Jak ma to wyglądać? Czy to jest kwestia tego, że my udostępniamy to, co mamy wszystko ucyfrowione i geodeta sam wybiera materiały, które chce i to jest to udostępnienie, czy my musimy mu przygotować konkretnie, co ma wykorzystać? Proszę pana, i tak możemy, dobrze, w sposób taki, tego rozporządzenie też i ustawa nie narzuca, natomiast w sposób taki, który jak najbardziej ułatwi panu funkcjonowanie. No jeżeli jest osnowa i osnowa jest uwolniona, to pan moim zdaniem nie powinien wykonawcy przekazywać osnowy do tej pracy geodezyjnej, bo osnowa jest powszechnie opublikowana, dostępna, tak? Jeżeli w jakiś inny sposób też jakieś inne elementy są powszechnie dostępne, to nie widzę powodu, żeby pan to dodatkowo udostępniał. Natomiast też nie widzę w tym nic złego, jeżeli pan ma możliwość automatycznego przygotowania paczki danych dla wykonawcy i wrzucenia mu, zresztą ustawa wymaga, żeby w tej chwili przekazywać informacje o pracach trwających na danym terenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan taką paczkę danych przygotowywał. Może pan nawet mu tą osnowę dodatkowo przygotować, tylko pod warunkiem, żeby to nie generowało u pana dodatkowych kosztów, tak? Żeby nie wydłużało terminu. Ale wszelkie możliwe sposoby są dostępne. Geodeta ma dostać wszystko, natomiast w jaki sposób? No mogę panu podać przykład centralnego zasobu. Udostępniliśmy osnowę podstawową. Każdy, kto chce, może sobie pobrać albo w paczkach powiatowych, albo znaleźć pojedynczy punkt, co go interesuje. Dla mnie kluczowe jest tylko to, co wyraźnie powiedziałem w Głównym Urzędzie. Nikt w Głównym Urzędzie nie ma prawa pracować nad tym, czy tracić swój czas nad udostępnianiem, osnowy, która jest udostępniana powszechnie. Taka prosta zasada. Dobrze, rozumiem. I ostatnie pytanie a propos wznowienia znaków granicznych, a składem, że tak powiem, nowego operatu technicznego, w którym nie jest konieczne przekazywanie obserwacji ani obliczeń. Wznowienie znaków granicznych powinno być oparte o osnowę i o dane, z jakich te znaki graniczne zostały pomierzone. W tym przypadku, jeżeli takich danych nie będzie, będzie tylko wykaz spółrzędnych punktów z atrybutami, jak będzie się to miało w późniejszych sytuacjach? Znaczy, to nie jest zgłoszone wznowienie? Już to nie jest tak, bo w tej chwili w rozporządzeniu w sprawie standardów mówimy o tym wyraźnie, że na podstawie wszelkich materiałów zasobu, takie jakie są, no jeżeli tego czegoś nie będzie, no to nie będzie zwyczajnie, no będą współrzędne. Dobrze, rozumiem, dziękuję bardzo.
Prosimy teraz pani Joannę Kabała. Może już pani sobie włączyć mikrofon. Tak, słucham. Dzień dobry. Joanna Kabała, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Chciałam wypowiedzieć się na temat, znaczy bardziej poprzeć to, co mówił pan dyrektor Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie dotyczącej weryfikacji i map, które geodeci oddawali do tej pory. To była o tym mowa na samym początku. Trochę się, przepraszam, denerwuję w tym momencie, bo zaskoczenia. Proszę na spokojnie, tak powiemy. Wszyscy jesteśmy po raz, przypuszczam, że każdy z nas bierze udział po raz pierwszy w konferencji, na której jest 1600 osób. Tak, po prostu po raz pierwszy mam przyjemność rozmawiać z głównym geodetą w kraju, tak bezpośrednio. Chciałam wypowiedzieć się na temat inwentaryzacji powykonawczej budowli. Chodzi o tę sprawę, o której pan dyrektor mówił na samym początku, czyli i też prosił o wypowiedzi ośrodków dokumentacji, jak to się działo z tymi inwentaryzacjami, których geodeci przekazywali mapy bezpośrednio do swoich zleceniodawców. Więc tak, mamy takie sytuacje właśnie, że do tej pory są różne budowle czy budynki, po których jeżdżą samochody, a my nie mamy tej dokumentacji w ośrodku. Także a mapy zostały przekazane do tego, że zostało wydane decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. I dlatego chciałam, no to jest właśnie ta sytuacja, o którą denerwował się chyba pan, nie pamiętam nazwiska, że teraz to robimy kłody pod nogi, ale faktycznie potem geodeci następni, którzy chcieli w danym miejscu robić jakieś inne prace geodezyjne, musieli dany obiekt mierzyć, żeby u nas się pojawił w bazie. A bywały też sytuacje takie, że budynki, które właśnie zostały pozwolone na użytkowanie u nas, nie ujawniły się w ewidencji gruntów i budynków i państwo, którzy mieli kredyty, przychodzili do nas po dokumenty ewidencyjne, a budynków u nas nie było w ewidencji. W związku z tym no, uważam, że to jest dobre posunięcie, że myśmy postulowali o to, żeby na przykład powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego prosiły o chociażby o dokument, że dany operat został, że zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu prac, czy na przykład właśnie, że protokół weryfikacji pozytywny otrzymał. Także to w tej chwili uważam, że to jest dobre posunięcie. Może geodeci, jest grupa geodetów, którzy są odpowiedzialni i robią wszystko tak jak trzeba, ale jest grupa niestety naszych kolegów po fachu, którzy nie są tak bardzo właśnie solidni, co nad czym ubolewamy niestety. Także to chciałam tutaj powiedzieć i bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Bardzo dziękuję za ten głos, to zgłaszał pan Tomasz Janas. Natomiast no, proszę też o wzajemne zrozumienie tutaj, to nie wszystko jest złe, no bo czasami też jakieś pewnie niektóre desperackie działania mogą być związane z tym, że na przykład ten proces weryfikacji jest taki wydłużony, więc to tak powiem i w jedną i drugą stronę działam. Starajmy się, tak jak pani tutaj powiedziała, jesteśmy wspólnie kolegami po fachu, to samo, ten sam zawód, natomiast jest tyle różnych jakichś problemów, tyle takiej konkurowania ze sobą, kto tak powiem będzie sprytniejszy, kto kogo w cudzysłowie wykiwa, tak? Jestem kierownikiem, kierowniczką działu weryfikacji właśnie w Miejskim Ośrodku i staramy się tutaj jak najbardziej współpracować z naszymi kolegami, z naszymi wykonawcami, żeby no, nie utrudniać im takich sytuacji i współpracować naprawdę ściśle. Natomiast chciałam jeszcze drugie pytanie zadać, znaczy to już pytanie, nie moją wypowiedź, dotyczącą weryfikacji
która będzie nas teraz obowiązywała, czyli weryfikację spójności. Jeszcze raz bym prosiła o zdefiniowanie, co my mamy tutaj robić, weryfikować. No, proszę Państwa, to budzi wątpliwości różne. Ja zaraz na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Może odpowiedź nie będzie taka prosta jak konstrukcja pytania, ale postaram się odpowiedzieć. Natomiast korzystając z tej okazji, że Pani już zabrała głos, to chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo tam padło takie moje pytanie, czy jeżeli operat techniczny nie będzie zawierał materiałów dla zamawiającego, czy weryfikacja jego będzie prostsza, czy nie? Jak Pani to ocenia? Czy jest Pani wtedy w stanie przyspieszyć weryfikację operatu? Myślę, że będzie prostsza. Nie będziemy, po prostu nie będziemy oglądać tych map, bo jednak to dużo czasu nam zajmuje, porównywanie. I często jest tak, że nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć usterek, które, to znaczy tych błędów, które te mapy nie zawierają w porównaniu z tym, co u nas w bazie. Bo to jest naprawdę przy dużych obiektach, to jest naprawdę bardzo trudne nam do zweryfikowania nawet w formie elektronicznej. No dobrze, to dziękuję za to. Czy to jakby potwierdza to, co mówiłem? No nie wiem, czy Pan Jana się do tego tutaj przychylił troszeczkę bardziej, że może jednak wpłynie to na przyspieszenie, to myślę, że czas pokaże najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o tą kontrolę spójności, czy weryfikację spójności, która budzi tyle kontrowersji. Proszę Państwa, jest to w kontekście uwolnienia różnych rzeczy, tak? Brak dzienników pomiarowych, jakichś innych elementów, to jest jedyny mechanizm, który pozwala nam zadbać o jakość zasobu powiatowego. Otóż zabezpiecza nas to przed tym, żeby nie przyjąć rzeczy, które są sprzeczne z materiałami zasobu, co do których jesteśmy absolutnie przekonani, że są poprawne. I tutaj też, żeby była jasność, jeżeli wyjdzie rozbieżność, to nie znaczy, że ten wykonawca zrobił źle, bo może być to sytuacja, w której ośrodek dokumentacji jest w posiadaniu złych danych. I takie rzeczy będą wymagały wyjaśnienia. Natomiast ta możliwość weryfikacji no, będzie polegała na wyłapaniu potencjalnych błędów, które by naraziły nasz fakt funkcjonowania państwowego zasobu, żeby nie było tak, że chociażby pani tutaj Joanna Kabała musiała być zmuszona do tego, żeby przyjąć dowolne opracowanie wykonawcy. Dlaczego? Bo on mówi, że to jest dobrze. I czy na przykład z innych materiałów zasobu pani widzi, że tam jest jezioro, a ktoś przynosi i mówi, że tam jest budynek, tak powiem, który przed chwilą zinwentaryzowałem. No to jest chociażby taki namacalny przykład sprawdzenia spójności. Przy czym jestem tutaj pełen obaw i jakichś też różnych wątpliwości przy niektórych jakichś sytuacjach, ale będziemy też to monitorować i uważam, że jest to rozsądnie postawione badanie spójności, czyli w taki sposób, żeby dbać o jakość zasobu, nie przesądzając, kto ma rację w tej sprawie, taki zapis jest potrzebny. I porównuje Pani ten materiał otrzymany od wykonawcy z zasobem, żeby sprawdzić, czy tam nie ma błędów grubych. Głównie o to chodzi, tak? Czy nie ma rozbieżności, czy potencjalnie, no, jeżeli są to dane ewidencyjne, że nagle Pani dostaje działkę, która w żaden sposób nie pasuje do tego, na przykład z podziału, co w tym miejscu miało być. Dziękuję bardzo. Także tak? To trzeba będzie zawsze uzasadnić też, w jaki sposób, pamiętacie Państwo, jak tam zobaczycie wzór nowego protokołu weryfikacji, no to tam trzeba podać, co jest tą niespójnością, tak? Tak. A co życie przyniesie, ja nie potrafię Państwu powiedzieć tak do końca, ale mówię o intencjach. Takie były intencje. Tak, dziękuję bardzo za odpowiedź. To satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze? Pan Romuald Wojcieszkiewicz. Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Tak. Chcieliśmy się spytać na przykład z podziałami. Wiemy już, że tam będzie... Przepraszam, przerwę panu. Czy możecie Państwo się przedstawiać, jaką instytucję, firmę reprezentujecie? Będzie nam łatwiej. Jesteśmy przedsiębiorstwem geodezyjnym.
Romuald Wojciechowicz. I chcieliśmy się spytać, jak będzie z podziałami w tej chwili, w jaki sposób one będą liczone. Tu wiemy, że mapy do celów projektowych i inwentaryzacje będą miały ryczałt, tak? Tam chyba o 100 zł czy coś takiego. A jak będzie z podziałami? No tak samo, znaczy ryczałt jest taki sam dla wszystkich rodzajów prac geodezyjnych. Nie ma wyjątków. Znaczy może ja tutaj spróbuję przedstawić to na ekranie jeszcze. Tabela jest jedna. Już się spróbuję tutaj wyświetlić. Muszę tam. Tak. Mam nadzieję, że widać ekran, tak? Tak, widać. No tabela jest jedna, dlatego to były zasady uproszczone. Obszar objęty zgłoszeniem jest do 1 hektara, to jest opłata 100 zł. Powyżej 1 hektara jest tam maksymalnie, wtedy może być do 190, no i potem od powyżej 10 hektarów o 190 plus 5 zł za każdy hektar. I w ramach tego ryczałtu ma pan dostęp do wszelkich danych. Dobrze, dziękuję bardzo za to pytanie. Teraz jeszcze będzie kolejne pytanie. Jak na przykład oddajemy pracę geodezyjną, podział, to w tej chwili na przykład obliczeń działek tego się nie daje, nie będziemy dawać już do tego. Na przykład czy tak samo raportu pomiarowego z tachimetrii, czy z GPS-u? Nie, no to pan zobaczy, jak będzie rozporządzenie ostatecznej wersji. Też mogę wyświetlić, jeżeli państwo chcecie, ale to będzie robocze, no bo jeszcze to może się delikatnie zmienić, ale w tej chwili w rozporządzeniu w prawie standardów jest jasno powiedziane, jaki jest skład operatu, tak? To już za chwileczkę też postaram się wyświetlić. To jest artykuł 30, paragraf 35. W tej chwili, o, to jest już w takim razie też na, tylko to jest, proszę wziąć pod uwagę, że jest to projekt rozporządzenia, więc tam ostatecznie może tam się jeszcze coś delikatnie zmienić, ale generalnie operat ma zawierać spis treści, sprawozdanie techniczne, dokumentację osnowy pomiarowej, że taka była założona, jeżeli pan nie miał osnowy pomiarowej, to jakby tutaj to nie wchodzi. Mapę porównania z terenem i szkice polowe, jeżeli były wykonywane, wykaz pomierzonych lub liczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, czyli dołącza pan wykaz współrzędnych, a nie dane obserwacyjne, nie dzienniki pomiarowe. Ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń. Jeżeli pan, no ale przypuszczam, że tu o gleboznawczą klasyfikację nie chodzi, bo to w przypadku gleboznawczej klasyfikacji. Potem poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów, które nie pochodzą z zasobu, a które w trakcie pracy pan pozyskał. Więc właścicielowi pan nie odbiera tego dokumentu, ale kopię pan może dołączyć do operatu. I dokumentacji niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. I więcej, nie ma obowiązku, żeby w operacie cokolwiek więcej było. Bo na przykład wcześniej pan mówił, że możemy potwierdzić tylko oryginalność dokumentu mapy do celów projektowych i inwentaryzacji. Ale to są dwie różne rzeczy, proszę pana. Na podstawie artykułu 42 ust. 4 uzyskał pan prawo do poświadczania za zgodność dowolnych dokumentów. Dowolnych. Czyli pan do operatu może dołączyć kopię różnych rzeczy i poświadczyć za zgodność. To nie ma nic wspólnego z jakimiś tam konkretnymi rzeczami. Natomiast, no tak, ale chodziło mi na przykład o to, że mamy mapę do celu, mapę podziałową. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, więc proszę tak powiem przyjąć na razie, ja panu chcę wyjaśnić, bo pan cały czas brnie do tak powiem swojego rozwiązania sprawę. Ja chcę szerzej, bo też nas słucha 1700 osób. Czyli chcę wyjaśnić, co wynika z artykułu 42 ust. 4. Prawo geodetów do poświadczania za zgodność. Uważam, że jest to bardzo ważny przywilej do tego, że państwo jako geodeci uprawnieni macie prawo poświadczyć za zgodność. Dowolny dokument. I to jest jedna rzecz zupełnie niezwiązana z niczym. I proszę, żeby pan to też teraz uwzględnił w swoim pytaniu. Dalej.
bo chodziło mi właśnie o mapę podziałową. Jak będziemy wydawać właścicielom, to musimy, my możemy ją podpisać i wydać właścicielowi, czy musimy poczekać aż ośrodek mapy podziałową? Mapę z projektem podziału niestety nie ma pan takich upoważnień, bo ustawa dopuszcza samodzielne poświadczenie tylko, proszę pana, w przypadku wykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i druga w przypadku mapy do celów projektowych. Już pokazuję, w którym to jest miejscu. Weźmiemy sobie ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne i już państwu pokażę, z czego to dokładnie wynika. To znaczy, że ośrodek będzie nam zwracał elektronicznie podpisaną mapę, żebyśmy mogli ją wydać. Znaczy, za sekundę dojdziemy do tego, natomiast chcę wyraźnie pokazać, co państwo, na podstawie czego, to jest ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne i w artykule 12b bodajże, już to znajdę. Proszę, tutaj jest. Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, do którego przekazały zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do Państwowego Zasobu wpisem do ewidencji i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, widzi pan, dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje pracę, klauzulą urzędową. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac do Państwowego Zasobu. I teraz jest wyjątek od tego, który mówi, że w stosunku do prac wymienionych w ustępie 12, w artykule 12, ustęp 1, punkt 3, litera C, a to za tym się kryje geodezyjna inwentaryzacja, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna oraz I, czyli mapy do celów projektowych, czyli czytamy to w ten sposób, że wykonawca prac geodezyjnych, który wykonywał inwentaryzację albo mapę do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu stosowne oświadczenie. Czyli na podstawie obowiązującego prawa może pan poświadczać samodzielnie za zgodność tylko mapę do celów projektowych i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Natomiast mapy do celów prawnych tutaj są dalej klauzulowane przez ośrodek dokumentacji. I tutaj jeszcze jedno pytanie związane z, czyli praca, którą od dzisiaj zgłosimy, musi być koniecznie dana elektronicznie. Ja bardzo pana przepraszam, ale teraz tak. Pani Jolu, ponieważ jest minister Nowicki gdzieś, proszę zobaczyć, tak, czy się. Proszę zadać to pytanie. Jest pan. Pana ministra. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry wszystkim. Jestem słyszalny, rozumiem, tak? Tak, ja tylko dwa słowa powiem, panie ministrze. Jesteśmy tutaj po półtorej godziny dyskusji, jesteśmy w trakcie. Nie wiem, czy pan się przysłuchiwał, czy nie. Chciałbym pana serdecznie powitać i podziękować, że pan się tutaj pojawił. Dziękuję też za wkład, pomoc przy procedowaniu prawa geodezyjnego i rozporządzeń, bo to jest, już pani premier, dziękowałem panu również, bo dzięki temu to jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. No, gdyby to były jakieś tam perturbacje, to byśmy nie doszli do tego. Także bardzo dziękuję i liczę na dalszą dobrą współpracę. Szanowni państwo, panie ministrze, bardzo dziękuję. Przepraszam, nie mogłem być na całej konferencji. Pani premier była na otwarciu. Dzisiaj mieliśmy też konferencję, o której mówiliśmy, o prawie geodezyjnym oraz o cyfryzacji procesu inwestycyjnego, budowlanego, więc ogromne zainteresowanie dziennikarzy przed chwilą tutaj w ministerstwie, zwłaszcza w kontekście prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ja bardzo chcę podziękować za tę pracę, głównie w Urzędzie Geodezji i Kartografii, bo przede wszystkim kierunek, który wytycza pan główny geodeta, mają na celu osiągnięcie tej optymalizacji w zakresie kosztów i w zakresie czasu. Wiemy, że te procedury, które wchodzą, te ułatwienia w zakresie otwartości danych, w zakresie dostępu do danych, też uregulowania
terminów, w których można zgłaszać rozpoczęcie robót, już nawet po rozpoczęciu robót. One mają na celu przyspieszyć ekonomię działań. Myślę, że to skrócenie z 60 do 18 dni, jak szacujemy, to jest duże osiągnięcie. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie państwo, gdyby nie państwo geodeci, którzy pracują i którzy wykonują tę pracę. A wiadomo, że prace geodezyjne to początek. To początek, te podstawy, bez których jakikolwiek projekt, jakakolwiek budowla nie miałaby prawa dobrze zaistnieć w świecie rzeczywistym, gdyby nie wytyczona, gdyby nie służba. Dlatego można mówić i mówi się o służbie geodezyjno-kartograficznej, bo rzeczywiście ta praca z inwestorem, praca z urzędami administracyjnymi, my chcemy, aby byłaby prostsza, aby szybsza była, abyście mogli poświęcić czas dla inwestora i pieniądz dla inwestora, bo to wszystko jest sprzężonym efektem działań. Tę nowelę, którą prowadziliśmy razem z panem ministrem Izdebskim, myślę, że to nie jest koniec prac i pochylenia się nad samą ustawą, nad rozporządzeniami, nad którymi teraz pracujemy, ale też spojrzenie na to w całym ogóle procesie inwestycyjno-budowlanym. Jeśli my mówimy, że inwestycje to mają być tym kołem zamachowym polskiej gospodarki, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i lokalnym, no to nie może być mowy dobrych inwestycji, szybkich inwestycji strategicznych bez dobrego procesu inwestycyjnego budowlanego, w tym procesu związanego z obsługą geodezyjną. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Widzę, że tutaj mamy uczestników około 1600 osób, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się takiego rodzaju webinarium. Myślę, że to służy nam wszystkim. Ta dyskusja, ten dialog w toku prac parlamentarnych, w toku prac jeszcze wcześniej, założeń, ono służy jednemu, lepszemu prawu, mądrzejszemu prawu, tak aby nam służyło. Bardzo dziękuję w takim razie i życzę owocnych działań w terenie przede wszystkim. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za zrozumienie spraw geodezji, za ulokowanie geodezji jako sprawy ważnej w procesie inwestycyjnym, w procesie rozwoju państwa. Myślę, że pan minister jest do tego przekonany, a wspólnie przekonujemy do tego innych, tak powiem, uczestników życia politycznego. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jasne, bardzo dziękuję w takim razie i do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo. My już jesteśmy na finiszu, także już ostatnie jeszcze pytanie i też będziemy kończyć. Także bardzo dziękuję. Do widzenia państwu. Dziękuję. Bardzo proszę, jeszcze to pytanie skończymy i chyba będziemy już powoli kończyć, pani Jolu. Mam jeszcze parę pytań, ale jeżeli można, to... Znaczy, tak jak pani powiedziała, no wszystkie pytania, proszę państwa, zbierzemy i na wszystkie pytania uzyskacie państwo odpowiedź. Nawet na niektóre, jak będą bardzo specjalistyczne, ta odpowiedź będzie dłuższa. Na niektóre dostaniecie państwo taką standardową odpowiedź, to, co przedstawiłem na tym slajdzie, czyli z tą kreską pionową, tak? To, co było przed, jest procedowane według starych zasad. To, co jest nowe, jest procedowane według nowych zasad. To jest taka generalna zasada, która może państwu dać już odpowiedź na wiele pytań. A tutaj no chciałbym, ponieważ tam pan już zaczął, to bardzo proszę, jeszcze tam pan miał jedno pytanie, tak? Tak, jak zgłosimy dzisiaj na przykład pracę, to ona musi być już złożona w formie operatu elektronicznego tylko i wyłącznie, nie, czy jest możliwość, Znaczy przede wszystkim rozporządzenie w sprawie standardów jeszcze nie weszło. Jeżeli wejdzie, to będzie przewidywało pewnie vacatio legis na operaty. Znaczy generalnie elektroniczne może pan zawsze składać, nawet dzisiaj, tak? Natomiast to, kiedy będzie operat elektroniczny wymagany, to rozporządzenie w sprawie standardów już wyraźnie ureguluje. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Także proszę państwa, no ten czas niestety nie może być przedłużony z racji na różne tutaj inne okoliczności, które mamy i ze względu na konferencję poświęconą właśnie, czy spotkanie poświęcone dalszym uzgodnieniom w sprawie standardów, na które nie mogliśmy tego spotkania przełożyć i musimy o godzinie 13 na tym spotkaniu uczestniczyć, więc no nie wiem, jeżeli coś by było jakieś takie super pilne, to jeszcze jakieś krótkie pytania, jedno krótkie pytanie pani Jolu i będziemy musieli kończyć. Nie słychać pani Jolu. Tak, w kolejności mamy pana Łukasza Hasika.
No to proszę, tak powiem, jeszcze spróbujmy to załatwić. Halo, dzień dobry, słychać mnie? Tak. Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu. Jestem wykonawcą. Mam dwa króciutkie pytania. Pierwsze to, czy w opłacie ryczałtowej przy mapie do celów projektowych znajdą się również dane osobowe wraz z adresami wszystkich właścicieli? Może pan opowie, dziękuję. Znaczy to akurat wszystko, co panu jest potrzebne. No, nie ma tutaj wyjątków od tego. Rozumiem, dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie, czy dokumentacja osnowy pomiarowej będzie jakoś wyszczególniona? Dziękuję. Jest, jeśli chodzi o osnowę pomiarową, to w rozporządzeniu w sprawie standardów tam są pewne wymagania, co się powinno dostarczyć. No, przede wszystkim raport z wyrównania, zestawienie wyników po wyrównaniu. Tylko takie minimalne elementy. Dziękuję bardzo. Ale opisy topograficzne też, z tego co pamiętam. No dobrze, to w takim razie... Panie, chcecie się zakończyć? Ja pozwolę sobie może jeszcze chwilę na podsumowanie. Przede wszystkim bardzo serdecznie państwu dziękuję. Tych, którzy są przekonani do tych zmian, no to cieszcie się razem ze mną. Ci, którzy nie są przekonani, no myślę, że z biegiem czasu przekonają się do tych pewnych uproszczeń, które chcemy prowadzić. Oczywiście czas wszystko pokaże, tak? Natomiast proszę państwa, ponieważ nie ma w tym działaniu żadnych fałszywych intencji, jest to oparte na tym, na celu, który chcemy zrealizować, na popularyzowaniu geodezji, na zrozumieniu dla geodezji, proszę państwa, w kręgach politycznych, to jest bardzo ważne, że jak państwo tutaj myślę widzieliście, tak, i pan minister, i pani premier znają tą tematykę, wiedzą to o różnych rzeczach. To jest, proszę państwa, najlepsze, co może być dla funkcjonowania geodezji. Ja nie chciałbym w wielu sprawach, my mamy swoje różne problemy, ale to, że mamy problem z jedną działką gdzieś, czy z dwoma, czy nawet z tysiącem działek, to nie jest powód, żeby źle mówić o całej ewidencji, żeby źle mówić o całej geodezji, czy żeby źle mówić o całym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Więc uczulam państwa na to, to sami sobie wystawiamy pewne świadectwa, uczestnicząc w jakichś dyskusjach, czy wyrażając pewne poglądy. Ze strony Głównego Urzędu jest pełna deklaracja i determinacja do realizacji zmian, które idą naprawdę w odważnym kierunku, bo to jest już w pewnym sensie decyzja polityczna, niektóre rzeczy, ale ja sobie zdaję sprawę z jednej rzeczy. Proszę państwa, jak nie teraz, to kiedy? Popatrzcie na rozporządzenie w sprawie standardów. 9 lat trwało, były zapowiedzi, że są błędy, że zmienimy. Nie można było zmienić. Jak było z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne? Od 2014 od razu mówiliśmy zmienić, bo jest źle. 6 lat musiało upłynąć. Nawet troszeczkę więcej, bo w 2014, chyba tam 14 czy 15 lipca weszły zmiany. Dzisiaj mamy 31 lipca. Czyli 6 pełnych lat musiało upłynąć, zanim zmieniliśmy coś. Więc jeszcze raz podaję pytanie, jak nie teraz, to kiedy? Ja jestem w stanie podjąć odważne decyzje, jestem w stanie przekonać do tych odważnych decyzji czy premiera, panią premier, czy ministrów, wiele osób, tak? Bo za tym stoi tylko i wyłącznie chęć informatyzacji geodezji. I postaram się, nie cofnę się przed żadnymi działaniami, które przybliżają tą naszą geodezję do sprawnego funkcjonowania, do funkcjonowania w obrębie rozwiązań informatycznych, upraszczających działania, bez takich zbędnych, kłopotliwych rzeczy, które nic nie wnoszą do podniesienia jakości materiału, a wnoszą tylko pewne kłótnie w środowisku, problemy, różne jakieś dziwne działania, podkopywanie wzajemnego autorytetu. Mamy co robić. Geodezja jest wdzięczną dziedziną, która daje się informatyzować i proszę, tak powiem, wszystkich o współdziałanie i dążenie do tego, żebyśmy mogli się rozwijać i miejcie państwo świadomość, że na Główny Urząd możecie państwo zawsze liczyć, bo co tutaj padało, że główny geodeta niewiele może, niby teoretycznie są tacy różni komentatorzy, którzy mówią, że różne rzeczy tam główny geodeta może staroście zrobić.
Oczywiście najmniej nic nie zrobi, jak nie będzie w ogóle podejmował działań. Jeżeli będzie podejmował działania w ramach swojej kompetencji, to pewne rzeczy może zrobić, mimo że nie ma bezpośredniego nadzoru na tym. Więc w duchu dobrze pojmowanej informatyzacji staramy się robić, co tylko można, żeby to przyspieszyć. I między innymi i ustawa, i rozporządzenie, teraz rozporządzenie o standardach, jest takim krokiem w kierunku poważnych decyzji, nie jakichś wyczyszczenia, jakichś drobnych rzeczy, zmian kosmetycznych, tylko zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jest to kluczowa zmiana, która powoduje to, że będziemy zupełnie w innym miejscu, jak te rozwiązania zaczną funkcjonować. Nie bójmy się odważnych rozwiązań, nie bójmy się informatyzacji. Za udział w konferencji jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Planowaliśmy, że będzie maksymalnie 1000 osób. Po tym, jak zobaczyliśmy, że jest więcej, stosowne decyzje podjęliśmy, żeby ta konferencja można było poprowadzić tak praktycznie przy dowolnym udziale Państwa. Więc mamy tam szczycie, było chyba 1800 osób. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że korzyści, które Państwo wiedzą z tego spotkania, będzie Państwu przydatna. Jak tylko opublikujemy pytania, myślę, że w ratach będą publikowane, bo w tej chwili widzę, że jest 190 zadanych, to na bieżąco będziecie Państwo informowali. Zachęcam do tego, żeby zapisać się do newslettera na Geoportalu. Jest taki newsletter tutaj, proszę Państwa. Wtedy będzie dostawali informacje automatycznie o tym, co się dzieje w geodezji. geoportal.gov.pl, proszę Państwa, i tutaj jest newsletter. Jak uruchomicie to Państwo, podacie swój adres mailowy, to na ten adres mailowy będzie systematycznie raz dziennie otrzymywać informacje z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Albo o tym, co się dzieje w geoportalu, albo o tym, co się dzieje w przepisach. No warto być na bieżąco z informacją geodezyjną, czym się zajmujemy, jakie są w danej chwili zmiany, nad czym pracujemy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za udział, dziękuję całej ekipie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za sprawne przygotowanie całej konferencji. Nie było tu żadnych problemów technicznych, więc jestem bardzo tym zbudowany i powiem tak, do następnego razu przy kolejnych rozporządzeniach myślę, że będę się z Państwem kontaktował. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję Panie Ministrze. Ja jeszcze tylko Państwa, którzy są przedstawicielami administracji publicznej, zachęcam do zapisywania się na szkolenia w ramach projektu Power. Na stronie projektu Power jest formularz rejestracyjny. Zachęcam do rejestrowania się, są wolne miejsca jeszcze na wrzesień. Także zachęcam. Dziękuję, do widzenia Państwu.